Witam Państwa. Prosiłbym tutaj na czacie o potwierdzenie, czy mnie słychać, czy mnie widać. Dobrze. Witam jeszcze raz wszystkich Państwa. Ja się nazywam Jakub Wojtacha. Witamy na tym wydarzeniu organizowanym we współpracy właśnie z Biolog Help i z naszą organizacją z IFM São Poland. Będziemy dzisiaj mówić o kierunkach lekarskich, których jesteśmy studentami, a zacznijmy od mojego kierunku, na którym studiuję. Obecnie już jestem po czwartym roku kierunku lekarskiego w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski. Czy widać prezentację? Tylko proszę jeszcze o informację, czy tutaj się wszystko dobrze otworzyło. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Ja też od razu zaznaczę, że tutaj mają Państwo taką możliwość, jak zadawanie pytań. Q&A w lewym rogu powinno się tu Państwo wyświetlać, czy też potem w tym takim trybie czatu, ponieważ mogą się nasunąć jakieś w trakcie mojej prezentacji u Was jakieś takie kwestie, do których się nie odniosę, więc zapisujcie je tam od razu, potem do tego przejdę zaraz po wystąpieniu i będziemy na nie odpowiadać po każdym z trzech uniwersytetów, które dzisiaj będą prezentowane. Ale już nie przedłużając, zaczynajmy jeszcze raz. Ja się nazywam Jakub Wojtacha, jestem studentem aktualnie jeszcze czwartego roku kierunku lekarskiego w Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jestem też prezydentem Zielonogórskiego Oddziału IFM São Poland, z czego się bardzo cieszę, że też będę mógł Wam powiedzieć trochę o tym, jak nasz oddział, w którym właśnie jestem członkiem, już kolejny rok działa. A więc tak, co chodzi o samą rekrutację u nas na Uniwersytecie, są to przedmioty już, jako że ta rekrutacja się zakończyła dla kierunku stacjonarnego, ale jeszcze będzie trwać dla tych niestacjonarnych. Co chodzi o kierunek lekarski, tutaj są ważne do zaznaczenia przedmioty, jakie tutaj są brane pod uwagę. Jest to biologia, chemia, fizyka, matematyka, przy czym zarówno równoważnym przedmiotem jest do fizyki przedmiot o nazwie właśnie fizyka z astronomią. Kolejną taką rzeczą związaną jeszcze z rekrutacją to są takie techniczne sprawy, które też możecie Państwo znaleźć na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego związanego tam w zakładce z rekrutacją na kierunek lekarski. I tutaj są wypisane w sześciu krokach właśnie jak to wygląda. Po kolei możecie zrobić sobie teraz z tego zdjęcie, ale też jest to nagrywane, będzie udostępnione, więc zapraszam potem, żeby do tego wrócić. I też na końcu będą do mnie udostępnione dane kontaktowe do wysyłania też dodatkowych zapytań, ale polecam kontakt właśnie bezpośrednio z uniwersytetem. Co chodzi o rekrutację na studia, tutaj zamieszczam taką jakby przykładową skalę, może to kogoś zainteresuje, ponieważ dzisiaj też pierwsza lista rankingowa została opublikowana na kierunek lekarski u nas w Zielonej Górze. Tak się plasują wyniki punktowe zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych dla kierunku lekarskiego na przestrzeni ostatnich naszych lat. Ale przechodząc już coraz dalej, bo chciałbym jak najwięcej wykorzystać czasu na opowiedzenie konkretnie właśnie o mieście, na opowiedzenie o samej uczelni, ponieważ każda uczelnia się trochę różni zarówno kolejnością układanego programu, jak i też samo miasto i kwestie związane z logistyką i studiowaniem tutaj są istotne. Po to jest właśnie ten webinar, żeby jak najbardziej Wam przybliżyć to i ułatwić, mam taką nadzieję, taki jest przynajmniej mój cel, możliwość wyboru uniwersytetu, który właśnie będzie dla Was najlepszy. Co chodzi o studia stacjonarne, to tak jak tutaj widać na tym slajdzie odnośnie rekrutacji, ona trwała do 10 lipca, więc jest to zakończone, aczkolwiek studia tutaj teraz, jak już wspomniałem, 13 lipca, dzisiaj pojawiła się pierwsza lista rankingowa. W terminie od 13 do 17 tutaj lipca, od razu zaznaczę, jest ten okres do podjęcia decyzji, co chodzi o przekładanie tutaj dokumentów, czyli zalogowanie się na stronie, na której wypełnialiście wszelkie Wasze informacje i też ten cały proces rekrutacji w ogóle rozpoczęliście, tak, na różne uniwersytety, czy też na jeden wybrany uniwersytet. I do 13, potem od 13 właśnie od dzisiaj lipca do 31 sierpnia jest ten czas, żeby następnie, jakbyście tutaj zaznaczyli już Wasz wybrany wybór, to następnie jest też okres, żeby dostarczyć dokumenty do danego uniwersytetu, jako takie ostateczne potwierdzenie i dalsze gdzieś tam dopięcie tego całego procesu. Tutaj następnie macie wypunktowane do listu numer 11, takie jest zaplanowane na ten moment.
aby właśnie tak to jakby terminowo trwało, więc możecie tutaj sobie też zrobić zdjęcie, śledzić, jak te listy będą udostępniane w kolejnych okresach. Zwracam jeszcze raz uwagę na tą trzecią kolumnę od lewej strony, czyli te daty, kiedy mamy te 3 dni na zaakceptowanie tego jakby w tym systemie, tak, żeby tego nie przeoczyć. Co chodzi o rekrutację na studia stacjonarne, jak już powiedziałem wcześniej, ona jako już się rozpoczęła 1 czerwca, jest inaczej niż ze studiami stacjonarnymi, ponieważ ostatni dzień rejestracji internetowej on minie 1 września, więc jeszcze czas na te studia jest, więc odnośnie tych właśnie przedmiotów obieranych, branych pod uwagę, które są też brane w takim taryfikatorze 1 do 1, tak? Że to nie ma znaczenia, tam nie ma przelicznika, że jeden jest wyżej ceniony niż inny. Więc tutaj proszę o tym pamiętać. I tutaj rekrutacja będzie trochę inaczej, bo ona jest udostępniona po prostu później, tak? Jako że też rozpoczęcie tego procesu jest aż do tego września. Tutaj 4 września jest zaplanowana pierwsza lista rankingowa dla studiów niestacjonarnych. Wymagane dokumenty, co chodzi o samą też rekrutację, tutaj tylko pozwolę sobie przypomnieć, to są wniosek o przyjęcie na studia, świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy. To jest potrzebne do dopięcia tego procesu rekrutacyjnego. A sama rekrutacja, tutaj tak samo jeszcze z takich informacji, cały czas tytułem wstępu, bo jeszcze tak naprawdę nie zacząłem mówić o tym, co będzie najistotniejsze, czyli opowiedzenia mojej uczelni. Jest właśnie tutaj są dane, do których się dowozi te wszelkie dokumenty w tradycyjnej tej wersji oryginałów, albo też jeszcze wcześniej wgranych właśnie do systemu rejestracji internetowej, aby to potem potwierdzić, co chodzi o zgodność ze skanami. Teraz tak, te dokumentacje jeszcze odnośnie samej uczelni u nas jest tak, że obowiązują 3 takie najważniejsze dokumenty, regulaminy, które się opierają o obowiązujące standardy nauczania regulowane rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania tutaj poniżej opisanych zawodów na tym slajdzie. Oprócz tego zapraszam też do zapoznania się osoby zainteresowane z regulaminem studiów Uniwersytetu Zielonogórskiego, który właśnie precyzuje i wykazuje prawa studenta, ale też obowiązki studenta, jak to jest na danej uczelni, ponieważ jest to istotne do takiej świadomości znania swoich po prostu praw jako student, ale też obowiązków względem uczelni, co my możemy wymagać i też co może być wymagane od nas. A zaraz też więcej powiem o trzecim punkcie, czyli o sylabuzie danego przedmiotu, czyli miejscu, w którym są zbierane, aktualizowane i wykazane najważniejsze informacje dotyczące każdego poszczególnego przedmiotu, jak zakres materiału, który jest do przyswojenia podczas danego kursu, jak i też przedmioty, podręczniki realizowane i wykazane jako takie podstawowe w danym kursie. Ale dobrze, to w takim razie przejdźmy już do 1 roku. Bo od tego się tak naprawdę zaczyna. Jak ja już wspomniałem, jestem aktualnie jeszcze na 4 roku, już to dobiega końca, kolejne praktyki wakacyjne, sesja egzaminacyjna i będę już na 5 roku, więc jestem bliżej końca niż dalej, można tak powiedzieć, ale pamiętam bardzo dokładnie, jakby to było tak naprawdę, no może nie wczoraj, ale jakby to było z 2 tygodnie temu, jak sam zaczynałem tą całą przygodę, jeszcze całe emocje związane z samym procesem rekrutacyjnym, z samym procesem związanym z dostarczeniem tych dokumentów w ogóle, żeby się dostać na te studia. Ale ten czas bardzo szybko płynie, więc tym bardziej, tak samo jak mi ten czas szybko płynie tutaj podczas webinaru, będę przechodził do konkretów, żeby za bardzo się nie rozgadywać na poboczne tematy. Co jest istotne, to co powiedziałem, że na różnych uczelniach, tyle ile ich jest u nas w kraju, jak i też na świecie, ten program, mimo że realizujemy w Polsce te same standardy i ostateczny efekt jest takie właśnie założenie, że jest ten sam, co chodzi o zdobytą wiedzę, zrealizowane elementy nabytego doświadczenia, umiejętności i tej przyswojonej wiedzy, to ona często jest tak, że po prostu różni się w kolejnością, tak? To nie jest tak, że na każdej uczelni, na każdym roku są dokładnie realizowane w tej samej kolejności równolegle przedmioty. Jak to wygląda u nas w Zielonej Górze? Wygląda to w ten sposób, że na 1. semestrze mamy takie przedmioty jak anatomia, histologia z embriologią, biochemię z elementami chemii, biofizykę, biostatystykę, fakultet z pierwszej pomocy i podstaw pielęgniarstwa. Tak właśnie wygląda aktualnie nasz 1. semestr. Studiów w 2. semestrze mamy nadal anatomię, nadal mamy histologię, embriologię.
Nie ma już tutaj biochemii z elementami chemii, ponieważ to jest realizowane w trakcie jednego semestru. Mamy natomiast biologię molekularną, cytofizjologię, parazytologię, etykę lekarską z elementami profesjonalizmu, historię medycyny, informatykę, język angielski medyczny i fakultet mikroskopii wirtualną. Tak wygląda pierwszy rok. Przejdźmy teraz do sylabusu, czyli do tego właśnie miejsca, w którym możemy znaleźć, on jest zapisany dla każdego rocznika, się wchodzi w indywidualny sylabus na dany rok studiów. Tam są wykazane wszelkie przedmioty, które są na dany semestr zaplanowane i tutaj tak jak widać w tej lewej stronie slajdu mamy takie tam wykazy jak literaturę podstawową, czy literaturę uzupełniającą, tak? Czyli literatura podstawowa tutaj jest zamieszczony przykład z sylabusa anatomii. To tutaj widać, że to jest podręcznik Anatomia Człowieka. Tutaj niżej mamy Atlas Anatomii Człowieka Soboty, a jako literatura uzupełniająca, na przykład tutaj już widzimy, że jest kolejny atlas też podany jako na przykład właśnie Atlas Netera, Atlas Anatomii Człowieka i dzięki temu możemy zobaczyć tak naprawdę bez większej trudności wyszukiwania tych informacji, jakie tak naprawdę podręczniki są nam potrzebne na dany semestr, na dany przedmiot. Oprócz tego mamy informację, ile trwa dany przedmiot, czyli tutaj mamy na przykład wykazane, że on jest w pierwszym semestrze, jak wejdziemy na drugi semestr, to sprawdzamy, czy on nadal tam jest, bo jeżeli jest zapisane, że jest to w drugim semestrze, no to już wiemy, że ten przedmiot jest realizowany nie przez tylko okres tej pierwszej połowy roku akademickiego. Jest też takie coś jak liczba punktów ECTS do zdobycia, czyli odzwierciedlenie powiedzmy nakładu czasowego związanego z danym przedmiotem, wykazane właśnie w takiej klasyfikacji ECTS, które wykazuje wagę, tak można to powiedzieć, danego przedmiotu. Typ przedmiotu, czyli czy jest to przedmiot obowiązkowy, czy jest to przedmiot nieobowiązkowy, język nauczania tego przedmiotu oraz kto jest autorem aktualnego sylabusa dla waszego rocznika. Idziemy dalej. W pierwszym roku, bo zakładam, że większość tutaj jest osób, które są obecne na tym webinarze, jeszcze nie były na żadnym kierunku studiów, część z Was może już była, ale jak to wygląda u nas na pierwszym roku? Mamy wykłady, seminaria, laboratoria jako trzy rodzaje form zajęć i wykłady są realizowane jako wykładanie po prostu tej wiedzy z danego przedmiotu, jako takie rozpoczęcie, wprowadzenie do przedmiotu, przepracowanie tego materiału. Na seminariach mamy część, która jest realizowana już nie w grupach, które są jako całe roczniki, ponieważ wykłady są realizowane jako część roku studentów stacjonarnych oraz część roku studentów niestacjonarnych, czyli powiedzmy, że tam podzielone to jest jakby na takie dwie grupy, w których jest kilkadziesiąt osób zawsze co roku. Seminaria to są grupy zazwyczaj 15-osobowe, które są już realizowane z formą dyskusji, czyli tutaj seminarium to jest coś pomiędzy wykładem, a pomiędzy laboratorium czy też ćwiczeniami. Natomiast laboratoria są realizowane w grupach już najczęściej 10-osobowych, to też zależy od wielkości danej grupy, od aktualnego roku, aczkolwiek tak to jest zazwyczaj przeprowadzane, tak to też było, kiedy ja byłem jeszcze na pierwszym roku, czy w tych teraz latach, które już tym kolejnym, teraz pierwszym roku, który był najświeższym. Następnie tak, co chodzi o samej Zielonej Górze, szkoda, że nie mogę z Wami być bardziej interaktywny w trakcie, ale to jest akurat dzisiaj taka forma tego webinaru zaplanowana. Co chodzi o samą Zieloną Górę, dla tych, to będą informacje, którzy nie znają dobrze albo w ogóle nie słyszeli, czy nie byli nigdy w mieście, z którego ja tak naprawdę, można powiedzieć, pochodzę, aktualnie też mieszkam. Jest to miasto, które jest z takich względów istotnych dla Was jako dla studentów czy osoby, które rozważają Zieloną Górę jako miejsce studiowania, o tyle ważne, że jesteśmy miastem o dość sporej powierzchni, aczkolwiek komunikacyjnie jest to miasto, które nie jest bardzo zagęszczone, co chodzi o zawodowe. Mamy u nas w mieście autobusy oraz mamy bardzo dobrze stworzone ścieżki komunikacji właśnie transportu takiego rowerowego. Mamy też oczywiście rowery miejskie dostępne po zarejestrowaniu się i to przemieszczanie między tymi kampusami naszymi, gdzie są realizowane zajęcia, czyli kampusem A, kampusem B, uczelni oraz budynku Centrum Symulacji Medycznej, są tak naprawdę na tyle dobrze skomunikowane, że nawet w godzinach szczytu, czyli tam powiedzmy w godzinach tam 13-15, da radę czy to autobusem przetransportować się między danymi budynkami, w których są realizowane przedmioty w ciągu
25 minut. Myślę, że jest taka dobre uśrednienie, w zależności w jakim miejscu wyjściowo będziecie mieszkać, czy to będzie, który to będzie z dostępnych akademików, ponieważ w Zielonej Górze jest ich 6. Zaraz dalej przejdę, żeby pokazać, jakie one są, czy też przy jakiejś innej lokalizacji w formie zamieszkania. Ja osobiście powiem, że jakby jakiekolwiek by się nie wybrało miejsce do mieszkania w Zielonej Górze, to do centrum Zielonej Góry, w którym się mieści tak naprawdę nasz szpital i tam jest też budynek, w którym się odbywają na pierwszym roku zajęcia, między innymi z anatomii, jest tam prosektorium, są tam sale, w których też się odbywały zajęcia z histologii, embriologii. Można dojechać właśnie w okolicach 15, 20, 25 minut wcześniej rano czy w godzinach popołudniowych. To jest jeszcze krócej, kiedy jeszcze nie ma aż takiego natężenia ruchu. Całościowo miasto jest dobrze skomunikowane, nawet zachęcam Was, żebyście zobaczyli i wpisali po prostu sobie w Google Maps przykładowe po prostu miejsca jak Uniwersytet Zielonogórski, albo ten kampus A, albo kampus B, czy też szpital, albo jeszcze Centrum Symulacji Medycznej, jako takie cztery miejsca, w których będziecie docelowo mieć te zajęcia realizowane w większości, a przede wszystkim tutaj na pierwszym roku, i zobaczyć z różnych punktów, które byście zakładali jako wasze mieszkanie, ile by wam zajął tam dojazd rowerem, ile na piechotę, a jaka to by była odległość przy użyciu komunikacji miejskiej, tam autobusu, dajmy na to, czy tam samochodem, gdybyście chcieli tam przejechać. Akademików dostępnych uniwersytet ma 8, w Zielonej Górze jest ich 6. Tutaj są ich adresy, więc też możecie tutaj zrobić sobie teraz zdjęcie tego, żeby nie szukać później i sobie właśnie zobaczyć na Google Maps czy na jakieś, czy na innych mapach, jaka jest odległość, ile by wam to zajęło, bo jednak komunikacja to jest coś takiego, o czym ja sam nie myślałem jeszcze na początku, wybierając miejsce, w którym będę studiował, a po już tych 4 latach studiowania i też rozmów z wieloma moimi dobrymi znajomymi z innych miejscowości w Polsce, często właśnie o tym rozmawiamy, jak to logistycznie wygląda, ile dojeżdża kto z miejsca zamieszkania, albo ile kto dojeżdża, albo czy musi dojeżdżać między budynkami, w których są realizowane zajęcia, bo to po prostu ułatwia życie, mamy dzięki temu więcej czasu na inne aktywności, na same życie takie studenckie i poza tym. Więc to jest coś ważne do rozważenia i taki daję duży na to nacisk, bo sam na początku o tym nie myślałem, a już mówię, widzę, jakie to jest istotne i się potem docenia, jak jest się w miejscu, w którym ma się to dobrze zorganizowane i dobrze wybraną tą lokalizację, że ten dojazd jest jak najkrótszy, jest jak najwygodniejszy, zarówno latem, zimą, i to się po prostu potem docenia. Mam nadzieję, że też tak będziecie mieli potem takie wrażenie. Przejdźmy do biblioteki, czyli do miejsca, które u nas w Zielonej Górze wygląda w następujący właśnie sposób, jak na slajdach. To są zdjęcia z biblioteki, ona się mieści w okolicach właśnie drugiego kampusu, okolicach Wojska Polskiego. Jest to dość nowa biblioteka i co chodzi o same zbiory, które mieszczą się dla kierunku lekarskiego na trzecim poziomie, jest dobrze zaopatrzona w dużą ilość egzemplarzy, książek, atlasów potrzebnych na różnych latach kierunku lekarskiego, czy też innych kierunków medycznych, okołomedycznych. Godziny otwarcia i też sale są tak zapewnione, że można tam się uczyć, jeżeli ktoś właśnie preferuje naukę w bibliotece, albo dopiero będzie preferował, bo dla niektórych może być to coś nowego. Ja nie przebywałem w bibliotekach akademickich zbytnio jeszcze przed studiami, a jest to miejsce, w którym właśnie jest dobre do takiej pracy, czy to naukowej, czy to właśnie takiej samej edukacji. Część książek jest dostępna, to od razu też zaznaczam, do wypożyczenia na jakiś tam okres czasu, a część jest taka, że tylko można je wypożyczyć na miejscu. Zazwyczaj jest tak, że jest pula książek, która zawsze musi być dostępna na miejscu, żeby nie było sytuacji, że danego egzemplarza nie ma, a reszta jest możliwa do wypożyczenia. Sama uczelnia, tutaj wykazałem takie zdjęcie na kampusie bliżej właśnie tej ulicy Podgórnej. Tak wyglądają nasze budynki w dużej mierze, co chodzi o sam wygląd. Nie są zielone, są tutaj akurat bardziej takiego koloru niebieskiego, żeby tak nie było, że Zielona Góra to jest wszystko zielone, chociaż ilość u nas akurat tej przyrody i tej całej części zielonej, która dla wielu jest osób ważna, mnie akurat mocno cieszy i ja to doceniam, zwiedzając różne miasta i porównując sobie, jak to wygląda. U nas jest bardzo dużo lasów, dużo parków dla osób, które lubią
lubią tak spędzać czas, czy preferują jakieś sporty, czy tam jazdę crossową, to może być też istotne, na przykład na rowerze, czy jakieś tam biegi, nie tylko po takich chodnikach, asfaltach. To jest fajne, że tak nawet wokół uniwersytetu my tak naprawdę mamy tereny, które są właśnie lasami, które są gdzieś tam parkami, i to też jakby dodaje spokoju, trochę innego uroku życia w takim mieście. Oprócz tego przejdźmy teraz znowu trochę bardziej do takich rzeczy teoretycznych, czyli do niezbędnika, co my potrzebujemy w ogóle na pierwszy rok, bo ja sam na początku nie wiedziałem, czy to już trzeba stetoskop mieć na pierwszy dzień zajęć, czy jakiś ten zestaw, jak to się mówi, skrapsa, tak? Czy fartuch lekarski, czy trzeba mieć klapki, obuwie zmienne, jak to jest. Otóż, co chodzi u nas w Zielonej Górze, mamy tak. Będziemy potrzebować fartuch anatomiczny albo laboratoryjny. Jeżeli weźmiecie fartuch laboratoryjny, może on wam służyć i zarówno do tych zajęć w prosektorium, jak i też do tych zajęć w laboratoriach. Jeżeli go sobie tam bierzecie, macie na zmianę, czy też dwa po prostu laboratoryjne, to jest już według was ważne, żeby były długie w nim rękawy, tak, żeby to nie było taki z krótkimi rękawami. Więc jak tutaj nazwa, to jest istotne, jak się wybiera fartuch, czy to anatomiczny, czy laboratoryjny, bo dwa mają długie rękawy. Dodatkowo rękawiczki takie jednorazowe, które są używane właśnie do prosektorium przy kontakcie z preparatami, zeszyt z czystymi kartkami, ołówki, kredki, które będą potrzebne, długopisy do rysowania schematów na histologii, na embriologii. Przejdźmy dalej do kolejnego przedmiotu. Teraz, bo to był taki zarys, co nam jest potrzebne, to co teraz powiedziałem, tak naprawdę na histologię, anatomię. Co chodzi o samą anatomię, z istotnych rzeczy jest tak, że tutaj takie dwa najbardziej wykorzystywane, powiedzmy, podręczniki, to będzie anatomia człowieka, tutaj podręcznik autorstwa właśnie tutaj profesora Woźniaka, czy też Atlas Anatomii Człowieka, czy to będzie nasza Soboty, czy to będzie Netara, to są też już takie kwestie związane gdzieś tam z upodobaniem, więc dobrze sobie sprawdzić wcześniej, który jest milszy gdzieś tam dla was, dla oka i z którego wam się potencjalnie będzie lepiej uczyć. Z obowiązujących języków mamy języki na anatomii, które wykorzystujemy trzy, to jest polski, język angielski i łacina, gdzie też tutaj jakby warto od razu zaznaczyć, że łacina i język angielski, co chodzi o te medyczne zwroty, w szczególności w anatomii, często to jest duże podobieństwo między nimi, więc tak naprawdę można powiedzieć, że to jest język polski, język angielski albo język polski, łacina. Zajęcia są 2 razy w tygodniu i są realizowane wykłady. Tak to wygląda, co chodzi o intensywność. Co chodzi o histologię, mamy tutaj podręczniki autorstwa profesora Macieja Zabla, podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii właśnie do histologii oraz kompendium histologii, które jest też Tadeusza Cichockiego właśnie autorstwa. I to jest wszystko właśnie wykazane w sylabusach, czyli jak wiecie w sylabus dany przedmiot, wiecie już, jakie książki są potrzebne, możecie sobie porównać też między uczelniami, jak to jest realizowane. U nas histologia jest raz w tygodniu na pierwszym roku, on to jest dwusemestralny przedmiot i są też realizowane jednocześnie wykłady przez ten cały rok okres. To nie jest tak rozbite jak na późniejszych latach, że mamy na początku wykłady, a potem mamy zajęcia kliniczne, seminaryjne, tylko to jest realizowane normalnie przez cały rok, są i wykłady, i ćwiczenia. Co chodzi o niezbędnik, to jest to, co powiedziałem, właśnie kredki i zeszyt. No, dlaczego kredki, możecie się zastanawiać. No, my się tak trochę dziwiliśmy na początku, po co te kredki na te zajęcia, no ale wzięliśmy wszyscy kredki. No, chodzi o to, że na histologii uczycie się o komórkach, o tkankach, tak, jak to jest zbudowany cały nasz organizm, w poszczególnych warstwach i grupach tych komórek, jakie one mają funkcje, jak one działają, i one mają też swoje kolory, tak, dlatego są potrzebne kredki, tak jak my to widzimy pod mikroskopem na preparatach już utrwalonych. Tak też to sobie przerysowujemy do zeszytów, opisujemy to dla lepszego zrozumienia już od samego początku, jak to jest zbudowane, o czym my w ogóle rozmawiamy. I na każdych zajęciach są przeprowadzone wyjściówki, czyli to można powiedzieć taka kartkówka w formie pytań. Najczęściej to są pytania właśnie opisowe, zadawane przez prowadzących. Jest przygotowany plan, gdzie jest opisane, na jakich zajęciach jest temat realizowany, więc można się bez problemu na to przygotować. Przejdźmy teraz trochę do innego wątku, bo nie tylko same przedmioty i taki zorganizowany jest sam tryb studiów, tak naprawdę ważny w studiach, ale są też ważną aktywnością koła naukowe na uczelniach. Koła naukowe to jest taki element
związany z edukacją i z waszym rozwojem, gdzie to już wy sami decydujecie, czy w ogóle chcecie przystąpić i dołączyć do jakiegoś koła i też do jakiego byście chcieli. U nas na Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego mamy tych kół działających przeszło 20. Tutaj wypisałem część z nich, czyli to są koła na przykład właśnie neurochirurgii, czy też sztucznej inteligencji w medycynie, kardiologii interwencyjnej, prawa medycznego, medycyny sportowej, fizjologii, właśnie patofizjologii, zdrowia publicznego, czy stanów nagłych, symulacji medycznej, albo chorób zakaźnych. Jest tego sporo. Tak naprawdę każde koło, tak jak sama nazwa wskazuje, to są różne dziedziny medycyny, różne dziedziny nauk podstawowych, które zajmują się jedne bardziej badaniami, inne bardziej tą kwestią takiej nauki praktyki, ale wszelkie łączą tą elementy te nauki, tak? Czyli opracowywania badań, prowadzenia ich pisania prac naukowych, artykułów naukowych, pogłębienia swojej wiedzy i takich pierwszych kroków w tym świecie nauki, który no, każda specjalizacja, każdy odłam medycyny, czy w ogóle świat, który nas otacza, ma już teraz swoją tą taką dziedzinę naukową. I do tych kół możecie sobie już je obserwować od pierwszego roku, dowiadywać się, do których byście chcieli od razu dołączyć, które są gdzieś tam tak naprawdę bardziej już dla osób, które będą po kolejnych latach studiów na już wyższych latach tego kierunku od nas, kiedy od trzeciego roku będziecie mieli też te ćwiczenia już na po prostu oddziałach, będziecie mieli zajęcia praktyczne w szpitalach i będziecie po kolei przepracowywać i poznawać różne specjalizacje, jak to wszystko działa. Oprócz tego mamy takie też struktury jak Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli jakby taką grupę właśnie studentów, która też jest głosem i taką właśnie organem współpracującym i pracującym też na rzecz innych studentów, które zajmuje się opiniowaniem różnych rodzajów wniosków ze strony studentów, dba po prostu jakby też o rozwój akademicki, organizując czy różnego rodzaju właśnie co roku mamy bachanalia w Zielonej Górze, czyli takie święto studentów, gdzie są różnego rodzaju koncerty, imprezy, to się różnie nazywa w różnych uczelniach, w różnych miastach, tam Kielce mają swoje, my mamy swoje bachanalia, w tym roku na przykład tam w Kielcach, bo tam jeszcze nie zapomniałem, jaka to była nazwa, juvenalia są w niektórych miejscach, więc co miasto, to ta nazwa może być inna, żeby was to nie zmyliło. My mamy też swoją taką jednostkę, kolejną studentów, w której można się zaangażować i też pracować i działać na rzecz innych studentów. U nas Kolegium Medicum, czyli Wydziałowa Rada Studentów Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie jest to taki organ doradczy dla władz, dla dziekanów Wydziału Kolegium Medicum, dla władz właśnie tutaj naszej tej jednostki, gdzie po prostu jest, oni konsultują bieżące rzeczy, które się pojawiają na różnych rocznikach, są prowadzone rozmowy, czy jeżeli jest jakiś problem na danym roku, czy jeżeli jest coś, co byście chcieli stworzyć, albo zapoczątkować, albo zmodyfikować, jak aktualnie działa, to właśnie między innymi z Radą Medyków się wtedy kontaktuje i są prowadzone gdzieś tam rozmowy i po prostu możecie też dołączyć i też tworzyć część tej organizacji, tego organu, przepraszam, który właśnie doradza i ma też swój wpływ na to, jak w ogóle wygląda to studiowanie u nas w kolegium. No nie mógłbym nie powiedzieć o moim oddziale IFMSA Poland Zielona Góra, którego jestem aktualnie prezydentem. My mamy już prawie 100 członków zarejestrowanych i aktywnych w naszym oddziale. Realizujemy bardzo dużo różnych wydarzeń, ale to nie jest dzisiaj miejsce, żeby mówić dużo o samej IFMS-ie Poland i oddziałach jako oddziałach, ale zachęcam, jeżeli ktokolwiek z was akurat wybierze Zieloną Górę jako miejsce studiowania, to też dołączy do wydarzeń, które będą organizowane w październiku właśnie dla osób z pierwszych lat nowych naborów studentów kierunku lekarskiego, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, czy też innych kierunków okołomedycznych związanych z tym, żeby po prostu zobaczyć, jak my działamy, co my robimy, bo tych akcji jest dużo w obszarze edukacji, szkoleń, czy też robimy szkolenia z ultrasonografii dla was, szkolimy innych z zakresu profilaktyki zdrowia, edukacji medycznej, więc to jest też odpowiednik, można tak powiedzieć, przyrównać do kół naukowych, gdzie możecie się realizować, działać i też dzięki temu mieć też kolejne korzyści, poznawać innych studentów z wymian z zagranicy, którzy co roku do nas przyjeżdżają, realizować praktyki, czy to naukowe, czy praktyki właśnie wakacyjne, które też są obowiązkowym elementem kształcenia na kierunku lekarskim.
Oprócz tego tutaj możecie na przykład zobaczyć, jak już wspomniałem, warsztaty, czy to USG, jak wygląda ta nasza współpraca i ten element nauki poprzez praktykę, tak? Bo to, no, inaczej się nie da. Czy też wyjazdy nasze, tutaj na przykład widać na tym zdjęciu naszą koordynatorkę do spraw zdrowia publicznego oddziału Dobrosławę Kieres, która trzyma na ostatnim wyjeździe naszym krajowym tort, bo mieliśmy 50. zjazd Zgromadzenia Delegatów. I też mamy swoje konkursy wewnętrzne między oddziałami, gdzie rywalizujemy, czy to w formie tworzenia różnych filmów, czy właśnie wypieków. Więc to też na to jest miejsce. Co chodzi o zdobywanie informacji, bo ten webinar jest po to, żebyście mieli jak najwięcej informacji dotyczących samego miasta, samego studiowania. Tutaj są zebrane takie studygramy różnych studentów, którzy właśnie studiują u nas na Collegium Medicum, więc też możecie zobaczyć, co oni przedstawiają, jak to jest z ich perspektywy, ponieważ jest tam dużo właśnie informacji, gdzie oni to każdy opisuje z perspektywy swojego roku, na którym oni są, różnego rodzaju aspektów dotykają, więc to jest też dobre źródło wiedzy do zweryfikowania sobie porównania, jak to wygląda, bo tych wątków jest bardzo dużo, a ja też będę czekał zresztą zaraz do tego momentu, jak już przejdę przez jeszcze tych kilka slajdów do pytań od Was, bo tak naprawdę najbardziej mi zależy na tym, żebyście by mnie zapytali, o czym byście chcieli, żebym tam najwięcej dopowiedział. Co chodzi o samą jeszcze Zieloną Górę, teraz pokażę Wam kilka zdjęć takich wizytówek, miejsc bardziej znanych u nas w mieście. Są to między innymi Palmiarnia Zielonogórska, czyli taki duży ogród w formie wielkiej szklarni, jak widać na zdjęciach, w którym mamy właśnie kilka poziomów. Są tam różne egzotyczne rośliny, jest tam restauracja, kawiarnia, jest też fajne miejsce widokowe. Tak wygląda nasz deptak, starówka inaczej. Nasz pomnik tutaj główny Bachusa, ponieważ my mamy też po całym mieście rozstawione takie małe pomniki Bachusów, czyli takiego jednego z symbolów Zielonej Góry województwa lubuskiego. Każdy przedstawia jakąś inną dziedzinę, jakiś inny zawód czy profesję. Oprócz tego mamy też, jak już wspomniałem, bardzo dużo parków. Tutaj jest na przykład jeden z przykładowych przedstawionych. Jeżeli do Zielonej Góry traficie i ją wybierzecie, to też my organizujemy tam często jakieś wyjazdy od nas właśnie z oddziału czy pikniki, ponieważ to jest wszystko w okolicy 15, 20, 25 minut, co chodzi o dojazd. To są takie różne atuty, które mamy. A tak to przyrównując do innych miast, czy porównując to do innych miast, tak naprawdę trudno mi jest powiedzieć, co takiego by się tutaj miało znaleźć, czego nie ma w innych miastach, tak? Co chodzi o atrakcje, jak no, galerie, tak? Jakieś takie rzeczy, które Was interesują do normalnego studenckiego, też czy prywatnego życia. Mamy też ogród botaniczny oprócz palmiarni, w którym też mamy różnego rodzaju, gdzieś tam można spotkać zwierzęta, ale to już też sami pójdźcie i się przekonajcie, jak to wygląda. Co chodzi jeszcze o takie kwestie związane ze studiowaniem u nas w województwie lubuskim w ogóle, też jest warte zaznaczenia stypendium, które jest stypendium ufundowanym tak naprawdę z pomysłu. To była inicjatywa pani marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak i to jest takie stypendium, które jest dostępne dla kierunku lekarskiego po drugim roku, czyli od trzeciego roku można się o nie ubiegać. To jest stypendium, które działa w ten sposób, że to jest tam 70, chyba jest co roku 70 stypendiów dla kierunku lekarskiego, dla puli studentów właśnie, którzy są między tym trzecim, idą na trzeci do szóstego tego roku. I to jest stypendium, które dostaje się 9 razy po 2000 zł. I to jest związane z tym, że potem po studiach jesteście, jakby tutaj odbywacie staż, znaczy pracę w trybie rezydenckim albo pozarezydenckim. Jeden rok przyjmowania stypendium to jest jeden rok pracy tutaj w województwie lubuskim i to jest jakby taka pomoc właśnie do po prostu realizowania tych studiów, czy do realizowania jakichś innych kwestii. A jeżeli też jest ktoś, kto zakłada w ogóle albo rozważałby dalszą gdzieś tam przyszłość i chociażby tą początkową właśnie u nas w województwie, te stypendia też są dla kierunku, dla pielęgniarstwa, położnictwa między innymi. Nabór jest tych stypendiów tam wrzesień, październik, ale to już mówię, to jest, co chodzi o kierunek lekarski, po drugim roku i to tam maksymalnie 4 razy można w takim razie do szóstego się ubiegać w też takim konkursie związanym ze średnią.
Tam się liczy średnia po prostu ocen po każdym roku, tak samo jak do stypendiów takich uniwersyteckich, bo to jest ważne, żebyście też zobaczyli, jak wyglądają te programy stypendialne, stypendiów naukowych, stypendiów właśnie, czy tam stypendium rektora na danej uczelni, sobie to, na to zwrócić uwagę, bo jest to jakaś nowość, pewnie dla większości z Was, w porównaniu z tym, jak to wyglądało jeszcze przed maturami, które gdzieś tam są za Wami teraz. A zastanawiam się, co bym jeszcze powinien tutaj poruszyć na prezentacji, ale pozwolę sobie przejść do tego momentu, gdzie daję do siebie dane kontaktowe i do tych pytań i odpowiedzi, jeżeli jakieś u Was się pojawiły albo byście chcieli o czymś więcej usłyszeć. Tutaj o. Lista jest pusta, jeżeli dobrze widzę, to chyba nikt nie zadał pytania. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je na czacie teraz zapisać. Widzę, że już ktoś pisze. Wejdę jeszcze raz ten tryb, ale widzę, że chyba nikt nie wysłał tam żadnego zapytania, ale teraz jest właśnie moment, że to chodzi o Zieloną Górę, możecie tutaj pozadawać jeszcze mi trochę pytań, żebym dopowiedział, bo pewnie jest wiele jeszcze wątków, które byście chcieli wiedzieć. Czy wykłady odbywają się stacjonarnie? Tak, wykłady są realizowane stacjonarnie aktualnie. O, dobra, już się pojawiło. Czy są fakultety? Tak, są fakultety. Na pierwszym roku są te fakultety, które właśnie powiedziałem na początku, czyli to są, wrócę tutaj do prezentacji na chwilę, żeby to pokazać. To są fakultety. Tam była mikroskopia wirtualna. O. Tak, czyli najpierw jest fakultet pierwsza pomoc podstawy pielęgniarstwa, czyli to jest taka wiedza potrzebna, którą będziecie wykorzystywać na pierwszych praktykach po pierwszym roku właśnie z nauki zakładania w płuć, tak, ubierania krwi, takich czynności właśnie z podstaw też pielęgniarstwa i pierwszej pomocy, a na drugim semestrze jest fakultet mikroskopia wirtualna, potem na kolejnych latach te fakultety są różne obierane, bo jest i fakultet na kolejnych latach z szycia chirurgicznego, na którym ja byłem, jest fakultet z analizy EKG, fakultety różne są wybory tych fakultetów, ale to jest do wyboru, są one już później, to chce się realizować bardziej. Czy zajęcia odbywają się na terenie miasta, czy również poza? To jest bardzo dobre pytanie. Tak, na pierwszym roku macie zajęcia realizowane w mieście u nas, na kolejnych latach później, kiedy zaczną się zajęcia kliniczne, część zajęć jest realizowana w miejscowości, takich jak na przykład były przynajmniej u mnie na roku w Sulochowie, czy w Gorzowie Wielkopolskim, czy też przykładowo w Nowej Soli, co chodzi na przykład o takie odległości dalsze, właśnie jak Gorzów, jest zapewniony transport dla poszczególnych grup na dane dni, i dojeżdżacie tym transportem albo transportem własnym. Jak my wyliczaliśmy sobie te odległości i porównywaliśmy też do innych gdzieś tam uniwersytetów, no to czy do Sulechowa, czy do Nowej Soli można dojechać tam w przeciągu tak 20 paru minut, do tego szpitala tam 30 paru minut, więc w porównaniu gdzieś tam do tego, jak u nas też jest tak na mieście, co chodzi o komunikację po mieście, to jest dość podobne, także tak trzeba sobie liczyć te 20 parę, 30 parę minut, aczkolwiek to w porównaniu też do innych miast to często wychodzi tak, że nawet w jednym mieście na przykład można się komunikować tam godzinę, półtorej między jakimiś ośrodkami, więc no my nie narzekamy przynajmniej na to, a gdzieś tam jest to fajne zobaczenie, jak też inne ośrodki funkcjonują niż tylko nasz szpital uniwersytecki. Jeżeli nie to odpowiadam w pełni na jakieś pytanie, to proszę jeszcze raz o je zadanie albo żebym dopowiedział więcej czy doprecyzował, bo chciałbym jak najlepiej odpowiedzieć na to, co się pytacie. Czy są zajęcia z WF-u? Tak, są zajęcia z WF-u na kolejnym roku. Jest WF. I też są do wyboru różnego rodzaju, tam co roku jest oferta przedstawiana wcześniej, żeby każdy sobie tam wybrał, czy to tam basen, czy jakiś tam sport, siatkówka, czy w jakiej to tam formie jest akurat dostępne, ale jest aktywności jest sporo. Jeszcze widzę, że kolejne pytania się tutaj pojawiają, ale tutaj to dobra, się wyświetlają. Czy możliwy jest na pierwszym roku warunek?
Co rozumiesz, Michalina, pod słowem warunek? Jeżeli by się nie zdało, rozumiem, chodzi tobie o to, że jeżeli byś nie zdała jakiegoś przedmiotu, tak? I poprawy byś nie zdała, to czy można ten przedmiot powtarzać? Dobra, dziękuję. Tak, jeżeli nie zdacie jakiegoś przedmiotu, to jest możliwe powtarzanie tego przedmiotu na kolejnym roku z realizowaniem jednocześnie kolejnego roku studiów. Aczkolwiek nie jest to częsta sprawa. Naprawdę u nas jest też dobre to, że ilość też konsultacji z prowadzącymi, czy tej dostępności prowadzących dla nas jest, przynajmniej dla mnie, gdzieś tam dla moich znajomych, zawsze na tyle wystarczająca, że nie ma takich, że tak powiem, sytuacji, czy nie słyszę się, żeby to było, że tak powiem, typowym tematem, że osoby mają warunki, że poprawiają przedmiot na kolejnych latach. Zdarza się to, ale nie jest to coś takiego nagminnego, tak bym powiedział. Jaki przedmiot był najcięższy na pierwszym roku? Jaki przedmiot był najcięższy na pierwszym roku? To jest trudne pytanie, ponieważ na pierwszym roku najcięższy był nie tyle, przynajmniej dla mnie, przedmiot, tylko bardziej samo takie gdzieś tam zrozumienie na początku tej chyba struktury. To było najcięższe niż wytypowanie samego jednego przedmiotu. Bo to jest coś innego, jeżeli ktoś nie studiował wcześniej innego kierunku, to jest inna forma zdawania, wykazywania się tą wiedzą i zdawania tych przedmiotów, bo są i te wejściówki, są potem te egzaminy końcowe, tych egzaminów jest w danym okresie czasu właśnie kilka, więc jest bardzo ważna ta regularna nauka i to jest chyba najcięższe, żeby wypracować sobie to z kompletnie też inną wiedzą, bo biologia czy chemia, która jest na rozszerzeniach nawet w szkole, jest inna niż to, co jest tak naprawdę na studiach, i tutaj jest nauka od podstaw, ale no, o wiele inaczej jest to realizowane. Anatomia i histologia i biochemia to są wymagające na pewno bardzo przedmioty, na które trzeba duży nacisk też położyć, bo potem jest łatwiej. Z drugiej strony, no, tak samo biofizyka jest potrzebna, żeby potem zrozumieć kolejne jakieś tam elementy realizowane na latach, potem jak jest radiologia, tak, żeby wiedzieć, jak to wszystko działa. Znowu biostatystyka, statystyka, informatyka, te przedmioty, które mogły się wydawać przynajmniej nam gdzieś tam na początku studiów, takie, no po co? No to gdzieś tam na ten rok, na którym jestem, sam wykorzystuję dużo tej wiedzy, musiałem sobie przypomnieć z kwestii statystycznych w działalności gdzieś tam takiej naukowej, czy właśnie tworzeniu badań. Więc każdy przedmiot jest ważny, a jaki był najcięższy? Mówię, no najcięższy nawet nie tyle, bo sam przedmiot to takie, żeby od początku się dobrze zorganizować, dlatego polecam wam, są organizowane przez naszą też, przez nasz oddział takie spotkania, gdzie na początku roku, właśnie w październiku, spotykamy się z chętnymi i są takie kursy, jak się uczyć, na co zwracać uwagę, z jakich materiałów korzystać, jakie gdzieś tam są sposoby na odnalezienie się, wybranie sobie tego rytmu, i to dużo bardzo daje osobom, które w tym wezmą udział. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zapisujcie tutaj. I będziemy już pewnie zaraz przechodzić do kolejnej prelegentki, do kolejnego uniwersytetu. Czy jest dużo starszych osób na studiach? Czy możesz doprecyzować pytanie? Chodzi tobie rocznikowo, co chodzi o studentów na danym roku, tak? Czy osoby, które nie idą jakby tak, że skończyły dopiero co maturę, tak? Tak. Każdy rocznik, z tego co obserwowałem, inaczej trochę jest gdzieś tam zbudowany. Nie wiem, czy to jest kwestia taka na skalę tutaj u nas tylko uniwersytetu, czy to jest bardziej na zasadzie kwestii, że każdy rok po prostu w kraju trochę inaczej wygląda. Jest takich osób sporo, które były też na innym kierunku, po prostu zrealizowały już jakiś kierunek, mają jakiś już tam stopień, czy to było ratownictwo medyczne, czy właśnie chemia, czy biologia, czy biotechnologia, i potem przyszły tutaj właśnie na kolejny kierunek. Jest też część osób, która poprawiła maturę, więc nie jest to coś takiego dziwnego, może w ten sposób. Ale czy jest dużo? Trudno mi powiedzieć procentowo, bo też na każdym roku jest inaczej, a nawet nie wiem, jakbym miał powiedzieć, ile u mnie jest na roku takich osób, trudno mi na to odpowiedzieć. Ale nie jest to coś takiego niespodziewanego, czy co nas dziwi.
Niezależnie od wieku dają sobie wszyscy dobrze radę, przynajmniej też u mnie na roku, więc nie jest to wyznacznikiem, myślę. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytanie Wam się nasunęło, czy byście o tym chcieli powiedzieć? Bo zabrałem już sporo czasu. Okej. Jako, że już nie widzę, żeby kolejne pytania się pojawiały z Waszej strony, ja będę kończył moją już tutaj prezentację i będę prosił o kolejną osobę, żeby z prelegentów się tutaj połączyła. Jeszcze tylko ostatnim zdaniem chciałbym Was zachęcić też i o tyle gdzieś tam zareklamować i polecić Wam mój uniwersytet też z tego, tak już z moich przemyśleń od serca, że jest super to, że tutaj macie też dobrą możliwość, żeby realizować też dodatkowe po prostu godziny i w formie wolontariatu chodzić na dane oddziały, które Wam się z czasem pojawi potrzeba, chęć, pomysł, żeby zobaczyć, jak on funkcjonuje, czy to jest medycyna ratunkowa, czy to jest radiologia, czy to jest jakiś inny oddział chirurgiczny. Prowadzący są bardzo otwarci na to, żeby pokazywać Wam te swoje specjalizacje, żebyście mogli szukać plusów, minusów i już myśleć nad tym, kim byście chcieli być, ale też po prostu widzieć i zdobywać tego doświadczenia coraz więcej. Tak samo z kołami naukowymi jest wiele miejsc i wiele osób jeszcze, którzy szukają osób aktywnych, którzy chcą gdzieś tam spróbować tego jakby świata naukowego, więc to jest coś, uważam, bardzo wartościowego, co należy tutaj podkreślić, że u nas nie ma tak, że jest to blokowane, tylko kto po prostu ma ochotę, ma chęci, to znajdzie dla siebie przestrzeń. Więc ja Wam bardzo to gorąco polecam. Na koniec tutaj jeszcze raz pokazuję do siebie kontakt na ostatnim slajdzie. Jeżeli ktoś miał jeszcze jakieś dodatkowe pytania, zachęcam też osoby, które, jeżeli ktoś z Was pójdzie do Zielonej Góry na studia, żeby śledziły nasze wydarzenia, naszego oddziału zielonogórskiego i FEMSY Poland. I do zobaczenia może w przyszłości. Dobra, ja się wyciszam. Dziękuję za uwagę. Cześć. Hej, to może ja teraz na początku spytam kontrolnie, czy widać moją prezentację i czy widać mnie i czy słychać. Oj. O. Dobra, dziękuję bardzo, to będę zaczynać. Ja mam na imię Ania. Skończyłam pierwszy rok kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. I będę miała dzisiaj przyjemność trochę o tej mojej uczelni opowiedzieć. Dodatkowo działam też w oddziale Wrocław Stowarzyszenia IFEMSA Poland, gdzie od października będę pełnić funkcję wiceprezydentki oddziału do spraw zasobów ludzkich. Okej, no to zaczniemy może od tych podstaw, czyli od rekrutacji, od tego, jak się na tą uczelnię dostać. Zakładam, że tutaj największe zainteresowanie będzie kierunkiem lekarskim, więc tutaj od razu warto zaznaczyć, że wymagania się zmieniły od poprzedniego roku, czyli od tej rekrutacji, w której ja brałam udział, bo do tej pory było tak, że chyba tylko we Wrocławiu, że matematyka podstawowa i matematyka rozszerzona liczyły się tak samo, natomiast teraz już jest ta różnica i matematyka podstawowa liczy się, no ma po prostu ten przelicznik razy 0,8, jak w sumie chyba na większości uczelni. Teraz na te kryteria rekrutacji jest już trochę późno, ponieważ rekrutacja internetowa już się zakończyła. Na kierunek lekarski pierwsza lista, czyli lista rekrutacyjna i pierwsza lista kandydatów do przyjęcia pojawi się już jutro, bodajże 14 lipca, tak, jutro. Natomiast pierwsi kandydaci swoje dokumenty będą mogli składać w poniedziałek, czyli od 17 lipca. Okej, no to może na początek parę słów o uczelni. Oprócz kierunku lekarskiego mamy też takie kierunki jak lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo, dietetyka, analityka medyczna i pewnie jeszcze jakieś, o których zapomniałam. Ale tak, to co akurat jest moim zdaniem bardzo dużym plusem tej uczelni, to jest bardzo duża baza dydaktyczna i bardzo duża baza kliniczna, to znaczy te przedmioty niekliniczne realizowane głównie na pierwszych latach
mają po prostu bardzo dobre warunki są do prowadzenia tych przedmiotów, to znaczy na anatomię mamy duże prosektorium, do którego mamy dostęp na wszystkich ćwiczeniach, mamy dużo laboratoriów, także na takie przedmioty jak biochemia, biofizyka zawsze można coś faktycznie, realnie zobaczyć albo zrobić, a nie tylko o czymś przeczytać, co uważam za duży plus. A jeśli chodzi o tą bazę kliniczną, no to jest olbrzymi szpital kliniczny, o czym przekonałam się dopiero na praktykach, jaki naprawdę jest wielki i prawdopodobnie jeśli jakiś oddział w ogóle na Dolnym Śląsku istnieje, to właśnie będzie w tym szpitalu. Dlatego nie ma żadnego problemu z jakimś dostępem do szpitali, do jakichś różnych materiałów dydaktycznych, różnych takich, wiadomo. Dodatkowo uczelnia ma dwa akademiki, które są w bezpośrednim sąsiedztwie właśnie tego kompleksu klinik i są w odległości jakieś może 10 minut spacerem od kampusu, także bardzo blisko. I tak naprawdę część zajęć również się odbywa koło tych akademików, zwłaszcza na pierwszym roku i naprawdę jest to odległość jakieś 5-7 minut spacerkiem spokojnie do pokonania, bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o przedmioty na pierwszym roku, to jak zresztą można zobaczyć już na tym jednym slajdzie, jest ich znacznie więcej w pierwszym semestrze niż w drugim i godzin jest w pierwszym semestrze więcej niż w drugim, jest ich odczuwalnie więcej, to znaczy jak się przechodzi na drugi semestr, to nagle się okazuje, że dużo mniej czasu spędzamy na uczelni, że mamy dużo więcej czasu dla siebie na własną naukę, na jakieś rozwijanie własnych zainteresowań i tak dalej. Zajęcia odbywają się w różnych formach. Mamy wykłady, mamy seminaria, ćwiczenia i laboratoria. Do tego mamy też podział na różne grupy, to znaczy no, wykłady odbywają się dla całego roku. Mamy grupy seminaryjne, grupy ćwiczeniowe i grupy laboratoryjne, które mają różną ilość osób dostosowaną do potrzeb przedmiotu i do warunków, to znaczy wielkości sali i ilości prowadzących. Jeśli chodzi o przedmioty, to na pierwszym roku anatomia jest tak zwanym przedmiotem rygorowym, to znaczy, że jeśli nie zaliczymy anatomii w pierwszym, drugim, trzecim, w żadnym terminie, to nie przechodzimy na następny rok. Także to jest ważna informacja. Na drugim roku, z tego co wiem, jest to fizjologia, a na trzecim farmakologia, ale o tym się dopiero przekonam. No i tak, w każdym semestrze mamy obowiązkowe fakultety, obowiązkowe 30 godzin fakultetów i ten fakultet wybieramy sobie z listy, jest ich bardzo dużo i warto się z nimi zapoznać wcześniej niż na 5 minut przed zapisami, ponieważ można sobie naprawdę znaleźć coś fajnego, coś na co się będzie chętnie chodzić, nie tylko dlatego, że trzeba. Nawet słyszałam propozycję, żeby się pojawił oficjalny fakultet ze spania. Nie wiem, jak z tym wyjdzie, ale coś takiego się pojawiło. Okej, jeśli chodzi o organizację zajęć i o taką stronę techniczną, może jakichś takich relacji na uczelni, bo to jest moim zdaniem bardzo ważna kwestia. Jeśli chodzi o lokalizację, to główne lokalizacje są dwie. Jest to kompleks klinik i jest to szpital kliniczny. I rozkład zajęć w tych dwóch ośrodkach wygląda tak, że na pierwszych latach zajęcia są głównie na klinikach, a od czwartego, piątego, szósty rok już głównie w szpitalu. Nie tylko, bywa tak, że na przykład fakultet odbywa się gdzieś, ale no, na pierwszym roku i na drugim roku na pewno wszystkie obowiązkowe zajęcia są na klinikach. Jeśli chodzi o transport pomiędzy klinikami a szpitalem, to jest to kawałek i to zwłaszcza w godzinach szczytu jest to. Zajmuje to trochę czasu, tak myślę, że czasami nawet i do godziny. Natomiast uczelnia tutaj się stara, żebyśmy jak najmniej to odczuwali i nawet załatwia nam po prostu specjalne autobusy, które nas dowożą od klinik na Borowską i z powrotem. We współpracy pewnie z MPK i tak dalej. Także no, można odczuć jednak tą odległość, natomiast dobra organizacja i dobre planowanie jest to spokojnie do pokonania.
Jeśli chodzi o plan zajęć, to istotne jest to, że wykłady odbywają się zdalnie i przynajmniej na pierwszym roku jest tak, że wszystkie wykłady odbywają się w jeden dzień. To znaczy, że jeden dzień w tygodniu, dla nas to była środa, jest po prostu cały wykładowy, więc siedzimy sobie w domku, siedzimy sobie przed laptopem, przed komputerem i słuchamy wykładów i nie idziemy w ten dzień na uczelnię. A pozostałe zajęcia wszystkie odbywają się stacjonarnie. Jeśli chodzi o taką ogólnie szeroko pojętą kwestię stosunku do studentów, to uważam, że warto tutaj podkreślić taki spory atut naszej uczelni, to znaczy to, że sylabusy są z góry określone z terminami, z rozkładem na poszczególne tygodnie, włącznie z podziałem i ustaleniem takiego terminarza kolokwiów lub różnych innych zaliczeń. To znaczy, że jeśli wejdziemy sobie na stronę uczelni i wklepiemy sylabus danego przedmiotu, to tak naprawdę znając swój plan zajęć, to znaczy w którym danym dniu mamy ten przedmiot, możemy sobie w październiku już zaplanować, że ok, w styczniu w tym dniu będziemy mieli kolokwium, co ja nie sądziłam, że jest aż takim dużym atutem, dopóki nie usłyszałam od moich znajomych przyjaciół z innych uczelni, że wcale nie jest to taki standard i bardzo to teraz doceniam, że ja wiem, jak sobie zaplanować naukę na kolokwium z biochemii, tak naprawdę wtedy, kiedy chcę sobie ją zaplanować, a nie wtedy, że ktoś mi powiedział, ok, masz za 2 dni kolokwium. Także to jest bardzo cenna sprawa. No i wiadomo, że z czasem ta umiejętność planowania przynajmniej mi znacznie się na studiach poprawiła. I znając swój kalendarz, znając swój terminarz, można to sobie spokojnie pogodzić z jakimś spędzaniem aktywnym albo jakimkolwiek innym czasu wolnego, z pracą taką zarobkową, z pracą naukową. I to na pewno sporo ułatwia, że wiadomo, czego się spodziewać tak naprawdę od początku. Jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, o prowadzących, ze względu na to, że uczelnia jest duża, prowadzących też jest dużo i prowadzący są różni. Niektórzy są do rany przyłóż, niektórzy są super, inni są troszkę mniej super. Ja chyba nie trafiłam na pierwszym roku na takich, o których mogłabym coś naprawdę, na których mogłabym narzekać. No ale wiadomo, że są różni i są różne sytuacje i na to tak naprawdę nie bardzo mamy wpływ. Okej, jeśli chodzi o to, co poza samymi studiami, poza samymi zajęciami, to przy naszej uczelni działa bardzo dużo kół naukowych, zarówno przedmiotów klinicznych, jak i tych nieklinicznych, to znaczy na przykład dla pierwszego roku bardzo pomocne, bardzo dużo wnoszące było studenckie koło anatomii, które przeprowadzało dla nas jakieś takie dodatkowe powtórki, przed egzaminem praktycznym właśnie takie próbne szpilki, można było przychodzić sobie do nich, oglądać preparaty poza zajęciami. Więc nawet jeśli nie jest się członkiem koła w stricte naukowych celach, to zawsze można skorzystać z jakiejś ich działalności, z ich pracy dla siebie na potrzeby własnej nauki, własnego rozwoju i własnego przygotowania do egzaminów. Dodatkowo różne koła naukowe dostają różne granty i dofinansowania na swoją działalność, na swoje badania, na swoje działanie, co na pewno ułatwia im pracę i ułatwia im rozwój. Na naszej uczelni działa też IFEMSA, działa dosyć prężnie, ma bardzo wielu tak naprawdę członków i działa na różnych płaszczyznach, to znaczy odbywają się edukacyjne warsztaty dla studentów, odbywają się edukacyjne jakieś akcje skierowane do różnych innych grup, na przykład do przedszkolaków, do pracowników jakichś określonych firm i tak dalej. To znaczy tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze nie powiedziałam o sekcjach sportowych. Z tych sekcji sportowych jest więcej niż spodziewałam się, że będzie. I tak naprawdę myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że jeśli ktoś jest czymś zainteresowany, to jest czymkolwiek, to jest bardzo duża szansa, że znajdzie dla siebie miejsce w jakimś kole, sekcji, stowarzyszeniu przy naszej uczelni.
I teraz może jeszcze tylko tak na koniec dla przyszłych studentów i studentek takie złote rady na pierwszy rok, coś co ja bym chciała, żeby ktoś mi powiedział w tym momencie rok temu. To znaczy, że warto postawić na dobre planowanie, na taką organizację swojego czasu, na zarządzanie sobą w czasie i na warto przyłożyć wagę do tego, żeby robić wszystko efektywnie, żeby robić rzeczy jak najmniejszym nakładem czasu z jak najlepszym skutkiem, czego też staramy się nauczyć i wpoić nowym członkom oddziału naszej IFEMS-y podczas wstępnych takich tygodni w październiku, żeby nie bać się zadawać pytań, naprawdę, i prowadzącym, i innym studentom, i tak naprawdę wszystkim dookoła. Ponieważ czasami jedno pytanie zmienia tak naprawdę bardzo wiele w nastawieniu, w myśleniu, w tym, jaki mamy stosunek do czegoś, czego na przykład nie jesteśmy pewni, pewne, czego nie wiemy. I też, żeby zawsze w siebie wierzyć, bo tak naprawdę nie ma niemożliwych rzeczy i ze wszystkiego da się zawsze coś wyciągnąć, nawet jeśli to w danym momencie wcale tak nie wygląda. I teraz czekam na wasze pytania. To znaczy, oj, właśnie. Jak oceniasz akademiki, który lepszy na pierwszy rok? Ja nie mieszkałam w akademiku, ale z tego co wiem, to główna różnica między nimi jest taka, że w jednym są po prostu pokoje dwuosobowe, a w drugim są pokoje trzyosobowe. I to jest chyba. A, i jeszcze to, że jeden jest otwarty w wakacje, a drugi nie. Nie wiem, który dokładnie jest który, ale na pewno można to łatwo sprawdzić na stronie. Ta informacja o wakacjach jest bardziej istotna dla studentów zagranicznych, English Division, którzy nie mogą sobie wrócić na wakacje do domu. Natomiast to już jest kwestia tego, co ci bardziej odpowiada, ilu współlokatorów, współlokatorki chciałabyś mieć. I tak, no, one są zlokalizowane bezpośrednio przy sobie, to znaczy nie jest tak, że jeden ma bliżej na uczelnię, a drugi ma dalej. Także właśnie główna różnica to jest to, ilu osobowe są pokoje i czy jest czynny w wakacje. To już myślę, że na pytanie, który lepszy, powinnaś odpowiedzieć sobie sama na podstawie Twoich własnych preferencji. Jakie jest mianownictwo? Rozumiem, że na anatomii mamy mianownictwo polskie i wybieramy sobie polski na części teoretycznej. A na część praktyczną wybieramy sobie albo angielski, albo łacinę, według własnych preferencji, to znaczy możemy sobie wybrać, co chcemy. Prawda jest taka, że zajęcia wszystkie prowadzone są po polsku, a przynajmniej mój prowadzący posługiwał się sporadycznie w ogóle innym nazewnictwem, a jeśli tak, to nie było żadnej zależności, czy angielskim, czy łacińskim, ale tutaj się powtórzę. Powtórzę to, co powiedział mój poprzednik, to znaczy to naprawdę ma bardzo niewielkie znaczenie, w jakim języku się uczymy, czy będzie to angielski, czy łacina, bo te nazwy są do siebie tak podobne, że tak naprawdę kończąc pierwszy rok anatomii, spokojnie możemy się posługiwać nam mianownictwem i angielskim, i łacińskim. Co można wybrać na WF? No to tak, generalnie. WF odbywa się w jednakowej formie dla wszystkich, chyba że ktoś należy do jakiejś sekcji w teorii, a w praktyce często zdarza się tak, że wystarczy pojechać na jedne zawody, żeby być zwolnionym z semestru z WF-u, ale generalnie taki WF podstawowy odbywa się w takiej samej formie dla wszystkich, to znaczy nie wybieramy sobie, że na ten semestr chcemy chodzić tylko na coś. Aczkolwiek prawda jest też taka, że są różne możliwości. Jak jest ciepło, to czasami się dzielimy na pięć grup i jedna robi to, druga robi tamto, także nikt nie jest tak naprawdę do niczego zmuszany. A jeśli interesuje cię coś bardzo konkretnego, to raczej już zapisujesz się do tej sekcji tego, co cię interesuje, niż wybierasz to na standardowe zajęcia. Czy faktycznie jest dużo nauki na pierwszym roku? Tak, zdecydowanie tak. Jeszcze my byliśmy troszkę takim eksperymentalnym rocznikiem, można powiedzieć, ponieważ dostaliśmy
biochemię w takiej czysto biochemicznej już po całości formie już od pierwszego semestru, co było trudne. No ale nie jest to też nie do ogarnięcia ilość nauki. Ja miałam wrażenie parę razy w ciągu roku i każdy z moich znajomych miał takie wrażenie, że to jest za dużo, że nas to przerasta, ale w efekcie wszyscy daliśmy radę i jakoś się z tą ilością uporaliśmy, tak jak większość roku. Więc jest dużo i trzeba się z tym liczyć, że jest tego dużo, ale nie jest nie do pokonania dużo. Czy w WF jest czasami basen? Na taki standardowy WF nie. Natomiast jeśli zapiszesz się do sekcji, no to chodzisz tak naprawdę, jeśli chcesz tylko na basen, a jeśli chcesz sobie pochodzić dodatkowo na basen, to chodzisz i na basen, i na WF. Ale w ramach zajęć nie. W co jest się warto zaopatrzyć przed rozpoczęciem studiów? O, dziękuję Ci za to pytanie, nie wspomniałam o tym. Myślę, że najistotniejsza rzecz to jest fartuch, po prostu zwykły taki fartuch, dobra samopoczucie zdecydowanie, fartuch laboratoryjny z długim rękawem. Z rękawiczek korzystamy na anatomii, na biochemii też, także w rękawiczki zdecydowanie. Standardowo chyba na histologię potrzebujemy kredek, co wszystkich na początku bardzo bawi, a potem trochę mniej, ale po prostu te kredki trzeba mieć. Tak naprawdę nie trzeba się zaopatrzać wbrew pozorom w jakąś oszałamiającą liczbę podręczników. To z czego ja korzystam faktycznie w papierowej wersji, to były atlasy, chociaż znam też osoby, które nie korzystały z papierowych atlasów i też dobrze na tym wyszły. A jeszcze z takich jakichś dodatkowych rzeczy? No chyba wszystko. Na anatomię, fartuch, rękawiczki. Nic takiego jakiegoś szalonego. Ile jest osób w grupie na anatomii? Standardowo 12. To jest tak liczna jest ta grupa CN, czyli grupa ćwiczeń nieklinicznych. U mnie w grupie było akurat 11, ale taka standardowa liczba to jest 12 osób. A skrapsy są potrzebne na pierwszy rok, czy dopiero na praktyki? Nie są potrzebne na pierwszy rok w ogóle. Tak naprawdę na praktyki też nie są takim must have. Można spokojnie przychodzić w fartuchu i jest to też w porządku. Czy dużo czasu spędza się na uczelni? Jest dużo zajęć. W pierwszym semestrze ja mam wrażenie, że spędzałam dużo czasu na uczelni. Czasami było to od 8 do 17:45, co było trochę męczące. Było tak przez kilka tygodni ze względu na to, że nie wszystkie przedmioty trwały cały semestr. I w tym momencie, w którym się te przedmioty trwające część semestrów zazębiły, faktycznie tego czasu na uczelni spędzaliśmy dużo. Natomiast pod koniec semestru tego czasu na uczelni spędza się dużo mniej, a już pod koniec letniego semestru ja tak naprawdę przychodziłam na uczelnię 2 dni w tygodniu i to też nie na cały dzień, tylko od 8 do najdłużej 14. Także to bardzo zależy od momentu roku i od dnia i od rozkładu zajęć. W pierwszym semestrze na pewno spędza się tego czasu na uczelni więcej, a w drugim przychodzi taki moment na oddech, kiedy się okazuje, że wow, mam w czwartek tylko jedne zajęcia. Także jest różnie, ale generalnie powiedziałabym w pierwszym semestrze tak, w drugim semestrze mniej. Jakie atlasy i podręczniki do nauki anatomii polecasz? Generalnie u nas obowiązującym kompletem atlasów są atlasy soboty. I warto z nich korzystać, ponieważ na egzaminie praktycznym w zasadzie jedyne plansze, które się pojawiają, to są ryciny właśnie z soboty. I tak naprawdę ogarnianie tych rycin z soboty
po prostu w przyzwoitym stopniu już daje nam tak naprawdę ileś punktów na ten egzamin praktyczny. Natomiast dla mnie te atlasy soboty nie były najlepsze do nauki. Ja głównie korzystałam z Nettera, ale to już jest kwestia preferencji. Jeśli chodzi o podręczniki, to u nas od tego roku wszedł nowy podręcznik obowiązujący, podręcznik Szpindy, a wcześniej było kompendium anatomii prawidłowej Gworysa. I większość roku jednak korzystało z tego starszego Gworysa i większość prowadzących jednak prowadziła zgodnie z tym, co mówił Borys. Tak, i to kompendium też nie jest takie duże, więc jest bardzo przyjazne w porównaniu ze Szpindą i mi wystarczył, żeby ten pierwszy rok zdać. Także tak polecam. Czy jest duża dostępność książek w bibliotece? Tak. Biblioteka jest bardzo duża dostępność książek w języku polskim, angielskim i podejrzewam, że nie tylko. Duża dostępność różnych czasopism, różnych jakichś artykułów. I to, co dla mnie było osobiście bardzo dużym plusem, to mamy dostęp do naprawdę wielu materiałów online w bibliotece takiej internetowej. Mamy tam dostęp do wielu podręczników obowiązujących na pierwszym roku, do podręcznika z histologii, z cytofizjologii, do atlasów w soboty akurat nie, ale Nettera tak. Nie wiem, jak będzie dokładnie z tym dostępem w przyszłym roku, czy on będzie dokładnie taki sam jak teraz, ale jeśli chodzi o dostępność materiałów w bibliotece, to na pewno jest bardzo duża, jest świetna, a biblioteka jeszcze szczyci się tym, że dodatkowo wynajmuje, po prostu udostępnia studentom pokoje nauki własnej, pokoje nauki grupowej, także jest to bardzo praktyczna sprawa, jak się szybko ogarnie, jak z tego korzystać, to na pewno jest to dużo ułatwiająca i dużo wnosząca kwestia. Biblioteka ma modele czaszek, ma modele na szkielet, ma jakiś model układu mięśniowego, także dostępność książek jest bardzo duża i dostępność innych pomocnych materiałów również jest bardzo duża. Czy wykłady są asynchroniczne? Czy trzeba w czasie rzeczywistym oglądać? Warto być zalogowanym. Jak się nie jest, nic się nie dzieje. I generalnie wykłady powinny być nagrywane przez uczelnię i później udostępniane. I faktycznie tak jest, tylko że nie zawsze dzieje się to satysfakcjonująco szybko. To znaczy przed kolokwium chciałoby się ten wykład mieć już, a on jest udostępniany na przykład dopiero za 4 dni. Ale jak się wystarczająco szybko ogarnie, że można sobie te wykłady nagrać samemu, to problem znika, a nikt frekwencji na wykładach nie sprawdza. Także teoretycznie trzeba w czasie rzeczywistym oglądać, praktycznie, a nie trochę. Można robić pranie i słuchać wykładu, no problem, to prawda. Czy można robić notatki na tablecie? Tak. Ja nie spotkałam prowadzącej, który by miała z tym problem. Tak naprawdę nawet w prosektorium nie ma problemu, żeby wnieść sobie ten tablet i robić na nim notatki czy laptop. Nikt nie ma z tym żadnego problemu. Wręcz powiedziałabym, że iPady są bardziej popularne niż klasyczne zeszyty, także zero problemu. Czy jest sens robić notatki z wykładów, z czego najlepiej się uczyć na egzaminy? Zależy z jakich wykładów. Wykłady z anatomii można ich posłuchać, bo są w porządku, natomiast w 45 minut tygodniowo trudno jest przekazać taką ilość wiedzy i taką ilość materiału, która jest faktycznie do pokrycia na kolokwium czy na egzamin. Czyli jakby nauczenie się tego, co pojawiło się na wykładach z anatomii, zdecydowanie nie wystarcza. I ja osobiście notatek z wykładów z anatomii nie robiłam. Inaczej było na biochemii, gdzie kolokwia tak naprawdę są tylko z wykładów i tylko z tych prezentacji, więc to zależy od przedmiotu. Generalnie jak się to wyczuje, to spokojnie idzie się odnaleźć w tym, czego warto słuchać, co można sobie odpuścić i tak dalej.
warto się uczyć z bazy pytań z poprzednich lat? To jest bardzo złudne. To znaczy, zdecydowanie ja jestem zwolenniczką może nie tyle uczenia się z bazy pytań z poprzednich lat, co na pewno przerobienia sobie bazy pytań z poprzednich lat. To znaczy, nawet jeśli nauczenie się na pamięć iluś pytań z bazy nie wystarcza, to na pewno pozwala sobie utrwalić jakieś wiadomości i przynajmniej się zorientować w poziomie trudności pytań. Czy przed pierwszym rokiem organizowane są jakieś spotkania, wyjazdy integracyjne? Tak. Często są to spotkania organizowane przez studentów dla studentów, raczej nie przez uczelnie, ale moim zdaniem to jest tylko plus. I na pewno w tym wrześniu, październiku będzie sporo spotkań zorganizowanych przez spotkań, warsztatów zorganizowanych przez IFEMSA i przez samorząd. Także tak. Czy są popularne wejściówki? Generalnie to też zależy nie tyle od przedmiotu, co od prowadzącego. Ja osobiście wejściówki miałam tylko na biofizyce i biologii molekularnej w pierwszym semestrze. I one były co zajęcia i wiadomo było, że będą. I każda grupa tak miała, niezależnie od prowadzącego. Z anatomii ja nie miałam ani jednej pisemnej wejściówki, natomiast miałam odpytki. Z tym, że często te wejściówki, czy niezaliczenie wejściówki, nie ma za bardzo konsekwencji. To znaczy, na przykład niezaliczenie wejściówki z biologii molekularnej wiązało się z tym, że odejmowane było 2% od wyniku z kolokwium, a na wynik z egzaminu nie przekładało się to nijak. Także wejściówki są, ale tak naprawdę nie mają często aż tak olbrzymiej wagi. Czy kolokwia są pisemne, testowe czy ustne? Kolokwia zależy z czego. Kolokwia z anatomii są najpierw, część praktyczna jest wiadomo pisemna, potem część teoretyczna jest ustna, a reszta kolokwiów jest zazwyczaj pisemno-testowa, to znaczy składa się po prostu z pytań otwartych i zamkniętych. Niektóre są tylko z zamkniętych, a tylko otwartych raczej nie ma. Ile egzaminów jest po pierwszym, a ile po drugim semestrze? Po pierwszym semestrze są dwa egzaminy z biofizyki i z biologii molekularnej. A po drugim semestrze mamy też dwa egzaminy z anatomii i z histologii, z tym, że ten z anatomii składa się z dwóch części, praktycznej i teoretycznej, czyli szpilek i teorii. I jeśli nie zaliczymy szpilek, to nie podchodzimy do teorii. Czyli po drugim semestrze mamy w praktyce trzy egzaminy, jeśli zdamy szpilki. No okej, widzę, że tu więcej pytań nie ma. Też nie widzę, żeby ktoś dopisywał jakieś... Oj, dobra, jednak dopisuję. Jak wspominam szpilki? Ja wspominam... Znaczy rozumiem, że chodzi już o ten egzamin praktyczny, końcowy. Ja wspominam, stresujące jest to, bardzo stresujący egzamin, natomiast jak już się to przejdzie, to w porządku. Jeszcze ja miałam te szpilki trochę tak jako ostatnia grupa ze wszystkich, więc miałam je późno i to się pewnie też dołożyło do całej otoczki wokół tego egzaminu, ale generalnie nie wspominam jakoś strasznie źle. Ile semestrów trwa biochemia? 3. Czy jest możliwa praca zarobkowa podczas studiów? Tak. Ja osobiście nie pracowałam zarobkowo podczas pierwszego roku, natomiast znam osoby, które pracowały i na pewno im dalej w studia, tym z tym łatwiej, także bez problemu. Dobra organizacja i wszystko można zrobić. No okej, to jak nie ma więcej pytań, to ja już bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia w rekrutacji i powodzenia na studiach.
I oddaję głos już ostatniej naszej prelegentce Kasi. Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Już załączam. Dobra, to już możemy zacząć. Jestem Kasia. Jestem studentką trzeciego roku kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a dokładniej Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale mamy aktualnie dwa wydziały nauk medycznych w Zabrzu i w Katowicach, a także nową otwartą filię w Bielsku-Białej. Okay. Pokrótce Wam opowiem o rekrutacji. Tak naprawdę na rekrutację stacjonarną i na studia stacjonarne i niestacjonarne ważne są, liczą się dwa przedmioty. Pierwszy główny przedmiot to biologia na poziomie rozszerzonym, natomiast drugi przedmiot rozszerzony jest dowolny i możecie sobie wybrać na przykład chemię rozszerzoną, fizykę bądź matematykę i to się właśnie liczy w tej rekrutacji. Te dwa przedmioty wybrane, czyli biologia i dowolny przedmiot przez Was wybrany, jest liczony w punktacji, można otrzymać maksymalnie 200 punktów. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą rekrutację, to wybieracie sobie na stronie rekrutacyjnej dany kierunek, wpłacacie opłatę rekrutacyjną, aplikujecie. Następnie, jeżeli już się dostaniecie, to po ogłoszeniu listy rankingowej i zakwalifikowaniu się na studia musicie dostarczyć ważne dokumenty, czyli oświadczenie ukończenia szkoły, wyniki z matur, a także badanie lekarskie od lekarza medycyny pracy. I tak naprawdę te wszystkie dokumenty dostarczacie w tym mieście, do którego się dostaliście, czyli w naszym przypadku są to Katowice, Zabrze bądź Bielsko-Biała. Jeżeli chodzi o progi punktowe, na ten moment nie wiemy, jakie będą w tym roku, natomiast wiemy, jakie były w roku poprzednim. I tak naprawdę te progi punktowe liczą się do rekrutacji Zabrze Katowice, ponieważ no, do filii Bielsko-Białej jeszcze nawet nie wiemy, jakie mogą być progi. Wiemy tylko tyle, że miejsc na kierunek lekarski będzie 75, natomiast w tej rekrutacji Zabrze Katowice ma być około ponad 700, w Katowicach około 400 i w Zabrzu około 300 miejsc. W tamtym roku te progi były na poziomie, na ostatnich listach, około 145 punktów na studia stacjonarne, natomiast na studia niestacjonarne około 108. Jak można zobaczyć, te progi mniej więcej utrzymują się na poziomie 145-150 punktów, więc myślę, że jeżeli będziecie mieć podobne wyniki, to spokojnie się na naszą uczelnię dostaniecie. Jak już wspomniałam wcześniej, tutaj Wam pokazuję, że do Katowic i Zabrza jest jedna wspólna rekrutacja i tak naprawdę Wy w zgłoszeniu wybieracie sobie miasto preferowane. I pierwsze dwie listy są według tych Waszych preferencji, natomiast trzecia i każda kolejna lista z miejscami, z zakwalifikowaniem się na studia, to jest tak naprawdę losowanka i nie do końca wiemy, gdzie się możecie dostać, bo jest to po prostu szczęśliwy traf tak zwany. Natomiast jeżeli dostaniecie się do miasta, do którego nie chcieliście za bardzo, albo chcieliście do innego po prostu, to możecie znaleźć sobie jakąś osobę na różnych grupkach, z którą możecie się po prostu zamienić miejscem, tak? No bo ta osoba chciała się dostać do Zabrza, a dostała się do Katowic, a wy na przykład się dostaliście do Zabrza, a chcecie do Katowic i możecie się po prostu zamienić. Natomiast do Bielska jest druga osobna rekrutacja i to już jest w ogóle
No, po prostu inna rekrutacja i inaczej to funkcjonuje. Dobra, już przechodząc do głównych przedmiotów, to tak naprawdę jest to anatomia, histologia, biofizyka i biologia molekularna. Z tych pierwszych trzech przedmiotów egzamin jest w semestrze letnim, natomiast z biologii molekularnej egzamin odbywa się w semestrze zimowym. W przypadku pozostałych przedmiotów są to na przykład język angielski, historia medycyny, etyka lekarska, informatyka bądź fakultety. Fakultety są wybierane tak naprawdę przez wasze grupy dziekańskie składające się z około 25-26 osób. I tam zwykle macie do wyboru kilka fakultetów i wasi starości grup z wami ustalacie po prostu, na jakie fakultety chcecie się zapisać. Dodatkowo są jeszcze podstawy pielęgniarstwa, ale jak nie uwzględniałam, ponieważ są to tylko 4 godziny tych zajęć i te zajęcia odbywają się jako jedyne w sumie w centrum Katowic, a tak samo jeżeli chodzi o Zabrze, to też się odbywają w centrum w Zabrzu. No i jest jeszcze WF, który tak naprawdę wybieracie sobie sami, na jaki moduł chcecie się zapisać na ten WF. Dobra. Już przechodząc tak do tych głównych przedmiotów, anatomia. Na naszej anatomii katowickiej no, potrzebny jest specjalny ubiór, czyli czepek anatomiczny i dodatkowo fartuch anatomiczny. Jeżeli chodzi o studia w Zabrzu, to tam ten specjalny strój nie jest aż tak bardzo wymagany. Wystarczy po prostu fartuch anatomiczny bądź laboratoryjny. I jeżeli chodzi o książki, to oba te wydziały mają mniej więcej ułożony podobnie sylabus. Od tego roku w Katowicach wiem, że obowiązywał szpinda, ale tak naprawdę on był bardziej przydatny na kolokwia, bo do egzaminu, z tego co mi wiadomo, ludzie się bardziej przygotowywali na przykład z Memorixa bądź z Bochenka, albo też z Morysia i innych podręczników, ale z tego szpindy to jakoś nie za bardzo korzystali. Jeżeli chodzi o zajęcia, to my się uczymy tak naprawdę tylko i wyłącznie w językach obcych, więc warto dla samego siebie uczyć się też również po polsku. Można uczyć się po łacinie bądź w języku angielskim. Jeżeli chodzi o zajęcia, to większość prowadzących bardziej mówi te struktury po łacinie niż po angielsku, ale nie ma z tym żadnego problemu, można się dogadać, bo w obu tych językach jesteśmy w stanie się dogadać i zrozumieć, bo te struktury są bardzo do siebie zbliżone i podobnie się nazywają. Większość osób wybiera język łaciński. Zazwyczaj znajdzie się tam kilka osób, które wybiorą język angielski, więc i tak jesteśmy się w stanie dogadać między sobą. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o zaliczenia, zaliczenie teoretyczne, to zwykle mamy tekst po polsku, natomiast tą strukturę anatomiczną mamy zapisaną po łacinie i obok w języku angielskim. Natomiast jeżeli chodzi o szpilki, to tam tylko wyłącznie wpisujemy ten język obcy, tą strukturę w języku obcym. Nie możemy mieszać języków na kolokwiach, no, na tych szpilkach. Jest to niedozwolone i traktowane jako błąd. Dodatkowe pomoce to tak naprawdę atlas soboty i atlas fotograficzny, jako że pan profesor Gielecki, on kiedyś był profesorem na naszej uczelni, to bardzo prowadzący lubią korzystać i polecać ten atlas anatomiczny. Jest ten, czyli MacMin tak naprawdę, jest on polecany i w sumie można dobrze wykorzystywać, no można korzystać z tego atlasu na zajęciach, normalnie przynosić czy atlas soboty, czy MacMina na zajęcia. Też z uczelni mamy dostęp do tego atlasu anatomicznego i również można po prostu przechodzić z tabletem i mieć przed sobą ten atlas anatomiczny 3D i z niego korzystać i się uczyć na ćwiczeniach.
Okej. Okay. Jeżeli chodzi o histologię, to w sylabusie obowiązuje nas histologia Jankiera, histologia Wittera, embryologia i seminaria cytofizjologii Zabla. I zajęcia składają się z ćwiczeń, na których tak naprawdę rysujecie sobie preparaty, to co widzicie przed mikroskopem, więc tutaj będą przydatne bardzo kredki różnych odcieni różu i fioletu i zeszyt z czystymi kartkami. Na seminariach to po prostu rozmawiacie tak na temat bardziej teoretycznych aspektów tych zajęć. Natomiast wszystkie wykłady, zapomniałam o tym wspomnieć, wszystkie wykłady są synchroniczne. Histologie są synchroniczne, natomiast anatomii zwykle były dostępne asynchroniczne. Dobra. To już tak przechodząc do lokalizacji, jako że opieram się tutaj na dwóch lokalizacjach, to tak naprawdę zajęcia w Katowicach odbywają się trochę w południowej części Katowic. Troszkę do tego centrum mamy daleko. Jest to jakoś około pół godziny autobusem, w godzinach szczytu czasami do, może zajść do 50 minut. I tak naprawdę nasz kampus znajduje się na Ligocie. Tutaj mam dokładną mapkę i adres głównego budynku, w którym odbywają się zajęcia. Także możemy tutaj zauważyć. Tak naprawdę wszystkie zajęcia na pierwszym i na drugim roku odbywają się na kampusie, w jednym budynku bądź obok i w zasadzie nie musicie znać więcej lokalizacji, bo nie jest to Wam potrzebne jak na razie. Od trzeciego roku zaczyna się bardziej jeżdżenie po Katowicach, w przypadku Zabrzu to bardziej po całym Śląsku, więc to też warto wspomnieć, że no w tych Katowicach to trochę mniej jeździmy niż Zabrze. Dobra. Jeżeli chodzi o Zabrze, to Zabrze też nie ma zajęć w centrum, tylko ma trochę dalej. I cały kampus znajduje się na Helence, czyli no, też około 20-30 minut od centrum Zabrza. Tutaj mamy dokładnie napisaną ulicę, gdzie znajduje się kampus. I tak samo jak w przypadku Katowic, w Zabrzu na pierwszych dwóch latach odbywają się zajęcia praktycznie w jednym i tym samym miejscu, w jednym budynku, bez konieczności przedostawania się, przemieszczania się do centrum czy innych miast. Natomiast jeżdżenie zaczyna się już na kliniki, czyli od trzeciego roku. No i teraz trochę tak powiem o Bielsku. No Bielsko jest w samym centrum, ponieważ nasza uczelnia póki co będzie korzystać z budynku innej uczelni. Ponieważ jak już wspomniałam wcześniej, filia w Bielsku Białej dopiero się otwiera od października i dopiero tam będą pierwsi studenci. Tak naprawdę nikt nic nie wie więcej na ten temat niż to, że zajęcia będą się odbywać w budynku na Marcina Lutra 6 i że będzie 75 miejsc. No tak naprawdę nie wiemy nic więcej. I sami jesteśmy ciekawi jako studenci, jak te studia będą wyglądać w tej chwili. Jeżeli chodzi o transport, to to całe Zagłębie Śląskie, ta cała metropolia jest dosyć dobrze skomunikowana. Oczywiście wszędzie, gdzie są autobusy, to są jakieś korki i tak dalej, ale nie ma tragedii. Jak już wspomniałam wcześniej, do centrum można dojechać około pół godziny z Ligoty. Tak samo jeżeli chodzi o kampus Zabrza, do centrum Zabrza można się dostać około 20-30 minut, z tego co słyszałam. I nie ma z tym żadnego problemu. Oprócz tego możecie też korzystać z taksówek, z Bolta, Ubera i fajnie korzystać sobie z jak dojadę i łatwo sobie znaleźć jakiś autobus. Jeżeli chodzi o akademiki i w ogóle gdzie warto szukać mieszkań, pokoi, to w przypadku Katowic tak naprawdę wszystkie cztery akademiki są na dwóch lokalizacjach i są w obrębie 5 minut piechotą do kampusu, do tego głównego budynku.
I tak, DS1, czyli dom studenta numer 1 i 2, znajdą się bliżej, bardziej bliżej przystanku, bliżej uczelni. Natomiast 3 i 4 znajdują się bliżej parku, lasu, no ale też nie ma jakoś bardzo daleko do tej uczelni. Warto szukać mieszkań, pokoi w dzielnicy Ligota Pandawniki, bo tak naprawdę nasz kampus znajduje się na pograniczu tych dwóch dzielnic. W przypadku Zabrza, tutaj na terenie Helenki znajduje się tak naprawdę jeden dom studenta, czyli dom studenta numer 1, natomiast dom studenta numer 3 i 5, one znajdują się w centrum. I też trzeba to brać pod uwagę, że no, jeżeli już się aplikujecie do tych dwóch domów studenta, to że trzeba uwzględniać dojazdy na Helenkę. No i jak już tutaj wspomniałam na prezentacji, warto szukać mieszkań i pokoi w okolicy dzielnicy Helenka. I jeżeli chodzi o szukanie mieszkań czy pokoi, warto sobie znaleźć grupkę na Facebooku. Ona się nazywa Śląski Uniwersytet Medyczny Mieszkanie, Pokoje, Wynajem. I tam dużo ludzi się ogłasza, że szuka mieszkań albo że chce wynająć i można bez problemu znaleźć pokój czy mieszkanie do wynajęcia. Sama tak znalazłam dwa razy moje pokoje na wynajem i bardzo dużo takich ogłoszeń można znaleźć, więc bardzo polecam. Dobra. No oczywiście nie samymi studiami człowiek żyje i tak naprawdę co można robić w wolnym czasie. Ja tutaj bardziej się skupię na opisywaniu Katowic, bo nawet studenci z Zabrza bardziej przyjeżdżają do tych Katowic niż spędzają czas w Zabrzu. I tak naprawdę no możecie sobie po prostu pokorzystać z centrum, tak jak każde większe miasto ma swój rynek, swoje centrum i różne ulice, na których można po prostu usiąść ze znajomymi, porozmawiać przy jakiejś kawce albo czymś więcej. Natomiast mamy też skupiska różnych stawów i też w obrębie naszej uczelni mamy taki czarny staw i las, więc tej zieleni o dziwo jest dosyć sporo, zwłaszcza wokół naszej uczelni, ale też można sobie pojechać do centrum, pojechać nad trzy stawy i tam sobie pojeździć na rolkach. Mamy też dostępną rolkostradę, więc tych opcji jest naprawdę wiele i można odkrywać Śląsk na nowo. Tuż przechodząc do takich przydatnych linków, mamy dla Was portal studencki. Tak naprawdę jest to strona skierowana dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i tam można znaleźć wszystkie niezbędne informacje, jakieś harmonogramy, jakieś programy stypendialne. Wszystko, co Was interesuje, to tam zwykle jest i wszystko jest dokładnie opisane. Tutaj macie dostępny też link do naszego Instagrama, do naszego profilu na Instagramie naszego oddziału, gdzie często ogłaszamy różne rzeczy związane na przykład też z peer supportem, co dla Was przygotowujemy jako dla pierwszaków. Oczywiście strona IFEMSA Poland, naszego stowarzyszenia i też stronę Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Muszę tutaj wspomnieć, że mamy dosyć dużą bazę kół naukowych. Jeżeli chodzi o Katowice, tych kół jest 60, natomiast w Zabrzu jest 57 i wszystkie koła naukowe prężnie działają, więc myślę, że jakikolwiek dział medycyny Was interesuje, to na pewno znajdziecie w tym temacie koło naukowe i możecie działać. Ale to już bardziej od tam drugiego, trzeciego roku tak naprawdę możecie zacząć działać w kołach naukowych. I też mamy sekcje sportowe, z których można fajnie korzystać i też poznać swoje bratnie dusze i tak dalej. I tych organizacji jest naprawdę sporo na naszej uczelni. Na ostatnim tutaj slajdzie prawie macie coś takiego jak Śląskie Poradniki, warto sobie zeskanować ten kod QR. Tak naprawdę Śląskie Poradniki są skierowane już dla stricte studentów pierwszego roku
lekarskiego, czy to w Zabrzu, czy w Katowicach, to są po prostu poradniki, jak się odnaleźć na tej uczelni i tak naprawdę wszystko to, co chciałam zawrzeć w tej prezentacji na szybko, macie opisane na kilkudziesięciu stronach, więc myślę, że jak już je dostaniecie na naszą uczelnię, warto sobie taki poradnik przeczytać. I myślę, że to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczę się z Wami na naszym kampusie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania takie bardziej prywatne, to możecie sobie skopiować, znaczy wziąć sobie moją nazwę profilu na Instagramie. Tutaj małpa MedKatrin i możecie do mnie napisać. Natomiast już możemy przejść do pytań, więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie. Dobra. Jak wygląda sprawa z akademikami? Łatwo się ubiega pokój jednoosobowy? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten pokój jednoosobowy, jeśli mam być szczera, to ja bym polecała szukać pokoi jednoosobowych jakby na mieszkaniach tak osobno niż na akademikach, bo w tej samej cenie macie dużo lepsze standardy na przeróżnych mieszkaniach niż w akademiku. A ogólnie, jeżeli chodzi o sprawę z akademikami, to ja nie mieszkałam, natomiast moi znajomi, którzy się ubiegali, to nie było żadnego problemu i wszyscy, którzy się ubiegali, dostali, ale no tak jak już wspomniałam wcześniej, no można się ubiegać o ten pokój jednoosobowy, ale mówiąc szczerze, to polecałabym po prostu szukać pokoju gdzie indziej niż w akademiku. Okej. To ktoś jeszcze pisze, zadawajcie pytania. Czy jeśli się nie zda jakiegoś przedmiotu, to warunek jest płatny? Jeżeli chodzi o te warunki, to tak naprawdę wszystko jest zależne od liczby ECTS-ów, tak? Bo za każdy przedmiot dostajecie odpowiednią liczbę punktów w tej całej klasyfikacji waszych studiów, w przebiegu waszych studiów. I wiem, że no z nie każdego przedmiotu da się wziąć warunek. Na przykład na pierwszym roku nie można wziąć warunku z histologii, z anatomii, żeby przejść dalej na drugi rok z powtarzaniem tego przedmiotu tylko i wyłącznie. Natomiast po prostu musicie powtarzać jakby pierwszy rok. Nie dostajecie promocji na drugi rok i musicie powtarzać ten przedmiot. No i jak warunek jest płatny. Z tego przedmiotu, z którego można wziąć warunek, jest płatny i to wszystko jest zależne od liczby godzin. Kiedyś to chyba było, że jedna godzina to jest 40 chyba złotych. No a że jeden przedmiot na przykład ma dużo godzin, no to mogą to wyjść sumy nawet około tam 3-4 tysięcy albo nawet więcej. Z tego co się tak orientowałam kiedyś. Który atlas do anatomii najbardziej polecasz? Ja się uczyłam z soboty w języku angielskim, natomiast to jeżeli chodzi o ten taki rysunkowy. Z fotograficznego uczyłam się z Macmina i bardzo śmiało mogę polecić. Natomiast mam wrażenie, że i tak najbardziej pomógł mi ten atlas 3D, ten atlas anatomiczny, bo można było sobie po prostu obrócić o 360 stopni daną strukturę albo wskazać sobie, dotknąć ją i przybliżyć i zobaczyć różne szczegóły. Więc to się przydaje. Dobra. Bo coś mi się to wyłączyło. Dobra.
jak działa Erasmus. No u nas dosyć prężnie na uczelni działa Erasmus i bardzo polecam. Do jakich krajów można wyjechać? Jest ogólnie dostępna lista. Skoro jest to Erasmus, to, no, to kraje Unii Europejskiej, ale też można w ramach współpracy polecieć do Turcji. I tak naprawdę u nas, nie wiem jak to funkcjonuje na innych uczelniach, ale z tego co ja się orientowałam na naszej uczelni, no, wymagane jest po prostu certyfikat językowy bądź ocena z języka angielskiego albo certyfikat zorganizowany przez Studium Języków Obcych na naszej uczelni. No i jeszcze liczy się średnia ocen za poprzedni rok. I w sumie jeszcze uczestnictwo w różnych organizacjach studenckich, to też można zdobyć dodatkowe punkty. Ja sama w tym roku aplikuję na Erasmusa i tak naprawdę z tego, co mi wiadomo od moich znajomych, w zasadzie wszyscy ci, którzy aplikowali, nawet ze średnią tam 3,6, 3,7 dostali się do innych, no dostali się do innych państw na Erasmusa. Masz jakieś super sposoby na naukę anatomii, przyleżę i z materiału do zapytania, to jeszcze w dwóch językach. No jak już wspomniałam wcześniej, to ja mam wrażenie, że my się uczyliśmy tak trochę systematycznie, więc to było tak trochę inaczej, że na każdy dzień zajęć, bo zajęcia macie dwa razy w tygodniu, ćwiczenia, i na każdy dzień macie jakby wyznaczony materiał. I to nie jest tak, że nagle uczycie się przez tydzień kończyny górnej, tylko macie to podzielone. No umówmy się, tak? Jakby w ciągu jednego tygodnia nie jesteście w stanie przyswoić tak dużej ilości wiedzy. Musicie po prostu się uczyć na bieżąco i nie robić sobie zaległości, i to wszystko jest do zdania, do zaliczenia bez żadnego problemu. I też po to są te ćwiczenia, żeby się nawzajem uczyć i też pytać prowadzących, bo to, że nie jesteście na przykład przygotowani na zajęciach, no to jest trochę słabo, warto sobie coś poczytać, ale to, że na przykład czytaliście, ale dalej tego nie umiecie, to po to są ćwiczenia, żebyście jeszcze sobie tą wiedzę przyswoili. No w sumie mi się wydaje, że uczenie się w tym języku obcym, wybranym, to jest dobre. Natomiast jeżeli chodzi o ten język polski, no mówiąc szczerze, ja miałam trochę takie ograniczenie, bo ja się uczyłam tylko i wyłącznie w języku angielskim. Nawet po polsku się tego nie uczyłam i dopiero tak naprawdę na drugim, trzecim roku nagle zaczynało mi się przypominać te struktury w języku angielskim. Musiałam się jakby na nowo ich uczyć po polsku. Opowiesz trochę o bibliotece. Nasza biblioteka jest dosyć pokaźna, ponieważ jako że my jesteśmy w różnych miastach, to też w każdym mieście, w którym są dane wydziały, funkcjonuje biblioteka i tak naprawdę możemy wypożyczać w Zabrzu i w Katowicach, tylko no, ktoś musi nam odebrać te książki, więc nie ma żadnego problemu, a zasób biblioteki jest naprawdę spory. Ja na pierwszym roku dostałam jakiegoś szału i po prostu czytając sylabusa, chciałam wypożyczyć wszystkie dostępne książki, wszystkie jakie w ogóle się dało, i to nie było jakoś potrzebne, więc jakby ten zasób biblioteki jest naprawdę spory, mamy bardzo, bardzo dużo tych podręczników, różnego rodzaju wydań, więc bardzo polecam. I też w bibliotece można się na spokojnie uczyć, mamy, tak jak we Wrocławiu, mamy strefy nauki jednoosobowej albo też wieloosobowej, gdzie możecie po prostu przychodzić ze swoimi znajomymi, siedzieć na pufach w jednym pokoju i razem się uczyć. Ile jest osób w grupach? My mamy grupy dziekańskie około 25-26 osobowe tak naprawdę i one się dzielą na sekcje seminaryjne, w których mamy ćwiczenia, to jest około 12-13 osób, i jeszcze te sekcje przedkliniczne dzielą się potem już na grupy 5-6 osobowe już na kliniki na trzecim roku. Jesteś zadowolona z SIUM-u? Wybrałaś już drugi raz tą uczelnię. To jest dosyć trudne pytanie,
Z jednej strony wybrałabym tą uczelnię jeszcze raz, patrząc na możliwości naukowe i ja bardzo to tak naprawdę doceniam każdego dnia i odkrywam na nowo, że jednak ta baza szpitali jest dosyć pokaźna i daje to bardzo dużo możliwości, tak nawet patrząc na liczbę kół naukowych, ile się dzieje u nas na tym Śląsku. Czy jestem bardzo jakoś zadowolona z tego ślubu? No, ten trzeci rok był dosyć taki trochę ciężki pod względem różnych sytuacji. Oczywiście, no ostatecznie chyba bym wybrała drugi raz. Póki co jestem tak zadowolona w 60% z tej uczelni. Ale myślę, że to może się zmienić. Czy wykłady odbywają się online, czy na miejscu? Wszystkie wykłady odbywają się na szczęście online i już do tego nie wrócimy, żeby się odbywały na auli, na miejscu. Co lepiej wybrać, łacinę czy angielski? Osobiście wolałam chyba wybrać angielski i coraz więcej ludzi wybiera język angielski, ponieważ no, łacina trochę wymiera. A jak już się nauczycie w języku angielskim tych struktur, to potem jest dużo łatwiej się porozumiewać z prowadzącymi na przykład w innych krajach, nie? Bo już tak naprawdę macie to we krwi. Ja na trzecim roku miałam taką dosyć śmieszną sytuację, że na kole z chirurgii naczyniowej jeden lekarz zaczął mnie pytać o daną strukturę i ja mu zaczęłam mówić, że ja po polsku nie umiem, umiem tylko po angielsku, więc jak coś, to mogę mu opowiadać. No i potem mu opowiadałam i faktycznie no, nagle wszystko się przypomniało i bez żadnego problemu mu to opowiadałam. Ale też z obcokrajowcami można sobie porozmawiać i na różne tematy, więc to też jest potrzebne w sumie. No polecam ogólnie angielski. Czy na każdym przedmiocie są wejściówki? Nie. Na anatomii teraz w tym roku się zmieniło. Na mojej anatomii tak naprawdę miałam może raz wejściówkę i tak ją pani doktor oceniła po chyba 3 miesiącach i nikt tego nie zdał, nikt nie poprawił. No ogólnie nie było czegoś takiego. Na histologii, jako że miałam zdalnie, to też nie miałam żadnej wejściówki. Potem teraz z tego co wiem, to są po prostu zaliczenie, nie ma żadnych wejściówek. Na anatomii mogą się zdarzyć wejściówki, ale one są dosyć sporadyczne. Czy pierwsze zajęcia są na prosektorium są tak straszne, jak każdy mówi? Znaczy, nie są straszne. To jest takie, nie wiem, trochę mi to dziwnie o tym mówić, bo jakby dla mnie to było po prostu, na pierwszych zajęciach i tak były kości, więc jakby to przyzwyczajenie się do tego ciała ludzkiego to nie było problemu, a potem no, trzeba się po prostu przyzwyczaić bardziej do zapachu tej formaliny niż do wyglądu struktur. Czy literówki są dopuszczalne, czy zerują punkty, gdy na przykład trochę się przekręci nazwę pisząc w języku angielskim łacinie? Jeżeli chodzi o łacinę, to tam się końcówki liczą i końcówki nie są traktowane jako literówki. Jeżeli te literówki uwzględniają na przykład, że nie wiem, zamiana A na O, to jeszcze spoko, ale końcówki na pewno nie. Dlatego fajnie wybrać język angielski, bo tam nie ma żadnych końcówek i na pewno jakby się zdarzyły jakieś literówki, to bardziej to uwzględniają niż w łacinie. Czy angielski jest trudny na studiach, bo są jakieś poziomy, jest tam osobą, co ma trochę... Nie, no to jest jakby język tylko i wyłącznie medyczny i uczycie się bardziej tam tych medycznych słówek. Nie ma czegoś takiego jak gramatyka i tak dalej. Nie ma z tym żadnego problemu i wszystko jest do ogarnięcia. Potem na egzaminie też nie ma jakoś bardzo wymagających rzeczy i ten egzamin był naprawdę przyjemny z tego, co widziałam. Czy zajęcia są w każdy dzień tygodnia, czy są jakieś dni wolne? Aha, właśnie, jako że na pierwszym, drugim roku i w sumie na trzecim też, do trzeciego roku to macie jeden dzień na wykłady synchroniczne. I to jest tam wybrany dzień przez dziekanat, tak w tym harmonogramie, czyli na przykład wykłady macie w środę, a w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek macie zajęcia. Ale to też nie musi być tak, że akurat w te 4 dni macie zajęcia, bo może się okazać, że macie na przykład wolny czwartek albo wolny piątek.
wszystko jest jakby zależne od tego, w której grupie jesteście, jaki będziecie mieć harmonogram. Ale ten jeden dzień jest zawsze wolny i to jest do trzeciego roku. Potem już są zajęcia od poniedziałku do piątku. Czy zajęcia są od 8? No, to jest wszystko zależne od tego, w której grupie jesteś, bo jedna grupa na przykład ma zajęcia od 8, druga grupa ma zajęcia od 12 i tak naprawdę no, nie ma na to rady. Do której najdłużej? Mi się zdarzyło mieć zajęcia do. W planie było najdłużej do chyba 19, do 20, ale zwykle kończyliśmy około 18, w pół do 19. No, 18:30 najpóźniej. To, że niektóre zajęcia są w planie na przykład do 20, to nie znaczy, że musicie o tej porze akurat kończyć. Dużo jest okienek. Na pierwszym roku było to mniej więcej jakoś tak ogarnięte, że nie było jakoś bardzo dużo. Na drugim roku może miałam chyba jeden dzień, w którym miałam takie okienko 4-godzinne, no ale podczas tego okienka możecie zrobić duże rzeczy. Możecie pójść do biblioteki albo pójść do takiej kawiarenki Esculapa, na przykład u nas w Katowicach i tam sobie spędzić czas. Macie Centrum Symulacji Medycznej? Tak, mamy. I jest Zabrze, przyjeżdża do nas też do Centrum Symulacji. Zabrze też chyba ma centrum. W Katowicach jest dosyć pokaźne centrum. Mamy tam bardzo dużo sprzętu, z którego możemy korzystać. I też tam od drugiego roku mamy zajęcia w Centrum Symulacji. Dobra. Ktoś jeszcze pisze. Czy taka medyczna rywalizacja? Mam wrażenie trochę, że to śląskie społeczeństwo jest dosyć taką specyficzną jednostką, bo z tego co rozmawiam z innymi, no, z moimi znajomymi z innych uczelni, to my tworzymy taką bardzo specyficzną społeczność, bardzo taką zjednoczoną społeczność i mam wrażenie, że niezależnie od roku, na którym jesteście, każdy każdego wspiera, wysyłacie sobie przeróżne materiały i każdy po prostu idzie, jest w tym wszystkim, jesteście razem i idziecie razem przez te studia, a nie jako osobne jednostki, więc to jest naprawdę super. Rzadko się można spotkać z takimi, no, z takimi opiniami na temat współpracy jak u nas. Więc pod tym względem bardzo polecam się. No, ludzie tworzą mocny klimat, a to, co się dzieje na uczelni, to jest druga sprawa. W Katowicach jest około 400 miejsc, ponad 400 miejsc, w Zabrzu jest ponad 300. Nie wiem, jak teraz łącznie będzie, no bo 75 miejsc idzie do Bielska. A wszystkie miejsca są liczone jako razem, tak? Czyli Śląski Uniwersytet Medyczny i tam było około 780 bodajże. Czy coś? No to jest SIUM. Na SIUMie wchodzi baza, ale to zależy kiedy. W Zabrzu wchodzi częściej. U nas to różnie bywa. No, z tego co mi wiadomo, to wchodzi baza albo pytanie zbliżone do bazy. Nie ma z tym problemu. Znaczy to zależy z jakiego przedmiotu. Drugie, trzecie terminy to już jest albo połowa bazy, albo już 100% bazy. Wejściówki. To różnie bywa, bo mogą się zdarzyć ABCD albo otwarte. To zależy, czy danemu asystentowi chce się układać pytania, czy po prostu na żywo wymyślić. Ile elementów na szpilkach jest do napisania? Na szpilkach tych takich ogólnych jest 20 struktur z tych poszczególnych działów. Żeby zdać, to ja jeszcze miałam 13, ale wiem, że od tego roku jest 12, trzeba dobrze napisać, żeby zdać te szpilki. Natomiast na tym zaliczeniu praktycznym, który was tak naprawdę, no, który musicie zaliczyć, żeby przejść do teorii, to
było chyba 50 struktur. Jak wygląda informatyka, co konkretnie robicie na niej? Szczerze mówiąc, to tam były jakieś Excel, jakieś. No ogólnie nie było jakiejś tragedii. Były tylko Excel, jakieś wyliczanie, statystyki i to były bardzo luźne zajęcia. A co się dzieje na uczenie, że jesteś z niej zadowolona 60%? Znaczy, to powiedziałam tak ogólnie, no bo są różne sytuacje, które po prostu czasami, no wiecie, wszystko zależy od punktu widzenia, punktu siedzenia. Obecnie czekamy na rozwiązanie jednej sprawy i na razie nie mogę o tym wspominać. Po prostu póki co jestem zadowolona, patrząc na to, jak niektórzy mają stosunek do studentów, jak niektórzy z wykładowców, no to jestem po prostu trochę to zmniejsza moje zadowolenie z tej uczelni. No, oczywiście na każdej uczelni zdarzają się takie kwiatki i takie sytuacje, z których nie jesteście jakoś super zadowoleni. I tak się po prostu dzieje. No, może 70%. Tak, może trochę więcej. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Chyba nie ma. Okej, okay. Gdybyście mieli jeszcze jakieś więcej pytań, to. Tutaj udostępniam Wam w tym komentarzu mój profil i możecie śmiało do mnie napisać na Instagramie bez żadnego problemu. I dziękujemy Wam za dzisiaj i życzymy miłego wieczorku. Cześć.